Na podstawie artykułu 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku otwieram obrady 31 sesji Rady Miasta Hajnówka. Witam serdecznie Państwa radnych, witam Pana Burmistrza Jerzego Siraka, Pana Wiceburmistrza Ireneusza Kiendysia, Panią Skarbnik Agnieszkę Zabrocką, Pana Sekretarza Jarosława Grygoruka, kierowników jednostek, pracowników Urzędu Miasta Hajnówka i pracowników Telewizji Kablowej i Hajnowskiego Domu Kultury. Serdecznie witam mieszkańców miasta Hajnówka i wszystkich tych, którzy nas oglądają. Proszę Państwa, ale to nie koniec powitań, ponieważ na dzisiejszej sesji mamy zaszczyt gościć przedstawicieli Wojska Polskiego i mieszkankę Hajnówki, panią Eugenię Ciesnowską. I bardzo proszę pana pułkownika Dąbrowskiego i pana majora Olszewskiego o zajęcie miejsca na środku sali. Zapraszamy też panią Eugenię. I mamy dzisiaj bardzo doniosłą uroczystość, ale o tym myślę, że panowie nam sami dokładnie powiedzą. Proszę bardzo. Pani Przewodnicząca, Panie Burmistrzu, Wysoka Rado. Bardzo dziękuję za umożliwienie dzisiaj realizacji bardzo miłego przedsięwzięcia, jakim jest wręczenie Pani Eugenii Ciesnowskiej medalu za zasługi dla obronności kraju przyznanego przez Ministra Obrony Narodowej. Medal za zasługi dla obronności kraju przyznawany jest od 1966 roku. Głównie on przyznawany był osobom, które odznaczyły się męstwem i odwagą w walkach obronnych, ale także osobom, które swoją działalnością przyczyniały się do umacniania potencjału obronnego i bezpieczeństwa naszego państwa. Ale także medal ten jest przyznawany w uznaniu zasług rodziców, którzy wychowali wiele swoich dzieci na wzorowych żołnierzy. Pani Eugenia Ciesnowska wychowała 3 swoich synów na wzorowych żołnierzy. 2 z nich pełni nadal czynną służbę wojskową. W dniu dzisiejszym jest bardzo mi miło, że mogę wręczyć w imieniu Ministra Obrony Narodowej medal za zasługi dla obronności kraju. Chciałbym także przy tej okazji podziękować pani Eugenii Ciesnowskiej za trud i wysiłek, wychowanie synów oraz za wpojone zasady patriotyzmu, poszanowania naszej ojczyzny i munduru. Myślę, że te zasady, które wynieśli z domu, skutkowały tym, że wzorowo pełnili służbę wojskową i nadal ją pełnią, co przyczynia się do bezpieczeństwa naszego państwa oraz nas wszystkich. Panie majorze, proszę o odczytanie decyzji Ministra Obrony Narodowej. Decyzja nr 2054 Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 sierpnia 2021 roku o nadaniu medalu za zasługi dla obronności kraju. Na podstawie artykułu 2 ust. 5 ustawy z dnia 21 kwietnia 1966 roku o ustanowieniu medalu za zasługi dla obronności kraju niżej wymienionym nadaję. W uznaniu zasług położonych w dziedzinie rozwoju i umacniania obronności Rzeczpospolitej Polskiej srebrny medal za zasługi dla obronności kraju. Pani Ciesnowska Eugenia, córka Konstantego. Decyzję podpisał z upoważnienia Ministra Obrony Narodowej Marcin Ociepa, sekretarz stanu. Uroczystość. Ja myślę, że będę wyrazicielką wszystkich tu obecnych, nie tylko Państwa radnych. I chciałabym Pani pogratulować również wychowania 3 synów, którzy bronią Rzeczpospolitej Polskiej. Gratuluję Pani.
Szanowni Państwo, Pani Eugenio, ja miałem to szczęście, że w przeszłości miałem okazję z Panią Eugenią pracować i wiem, że jest bardzo solidną, bardzo pracowitą kobietą i to szczególne dzisiaj wyróżnienie jest w pełni zasłużone. My cieszymy się bardzo z Panią Przewodniczącą, że w imieniu społeczności całej naszej Hajnówki możemy się przyłączyć tutaj do słów i gratulacji Pana Pułkownika, Pana Majora, ale również Ministra Obrony Narodowej. I razem z całą Hajnówką cieszymy się z Panią i życzymy dużo, dużo, dużo zdrowia. Dziękuję. Synowa musi Pani pomóc trochę. A razem z tym żubrem, żeby była siła i zdrowie dla Pani, dla całej rodziny. Dziękuję ślicznie. Żeby tylko pożyć. Tak. Już nie przeszkadzamy. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy bardzo za przybycie gości, przedstawicieli Wojska Polskiego. Dziękujemy Pani Eugenio, że zechciała Pani uczestniczyć w dzisiejszej sesji. I to nie koniec, proszę Państwa, bo mamy jeszcze jednego gościa. Mamy na sali Panią Agnieszkę Dawydzik, doradcę miast, Związku Miast Polskich. Zapraszamy Pani Agnieszko tu na środek. I jak Państwo pamiętacie, ustaliliśmy, że Pani Agnieszka jako doradca miast polskich, jako główny ekspert w przygotowaniu projektu do funduszy norweskich zasługuje w pełni na nasze ogromne podziękowanie i dlatego też pozwolę wręczyć na dzisiejszej sesji osobiście Pani Agnieszce Dawydzik podziękowanie. Przeczytam. Składamy ogromne podziękowania za nieocenione wsparcie eksperckie oraz zaangażowanie przy pracach nad przygotowaniem wniosku o dofinansowanie dla projektu pod nazwą Hajnówka Odnowa – Zielona Transformacja do programu Rozwój Lokalny finansowanego ze środków mechanizmu finansowego EOG i norweskiego mechanizmu finansowego 2014-2021. Wierzymy, iż pozyskane środki finansowe zapoczątkują pozytywną przemianę, a wypracowana nowa ścieżka rozwoju Hajnówki trwale zmieni obraz miasta. Tym samym wyrażamy szacunek wobec zawodowego profesjonalizmu, merytorycznej wiedzy oraz bogatego doświadczenia, którym mogła się Pani z nami podzielić. Życzymy odwagi oraz energii do podejmowania nowych, ambitnych wyzwań, jak również zapału i wytrwałości do ich realizacji. Jesteśmy przekonani, że w nadchodzących latach nasza współpraca będzie przebiegać równie owocnie jak dotychczas. I w podpisie wszyscy radni miasta Hajnówka. Szanowni Państwo, Pani Agnieszko, jak pamiętamy, nad tym projektem pracowaliśmy wszyscy wspólnie przez wiele miesięcy. Dziękuję bardzo jeszcze raz wszystkim i pracownikom urzędu, i radnym, i wszystkim mieszkańcom, którzy współpracowali w tej pracy, a w sposób szczególny dzisiaj z Panią Przewodniczącą, wszyscy razem w imieniu całej naszej Hajnówki. Dziękujemy Pani Agnieszce Dawidzi, która z ramienia Związku Miast Polskich
cały czas z nami nad tym projektem pracowała. I tak jak pani Agnieszka mówi, lepiej, żeby było to 10 milionów, ale jak byłoby 10 milionów, to może nas by tam nie było, a tak to przynajmniej te 3 546 tysięcy euro na pewno jest. Także pani Agnieszko, jeszcze raz bardzo serdecznie dziękujemy. Wiemy, że będzie pani dalej z nami współpracowała. Jest to najlepsza gwarancja właściwej realizacji projektu, który będzie bardzo korzystny i dobry dla miasta. I proszę od nas wszystkich przyjąć ten szczególny prezent, który przekazujemy dla szczególnie zasłużonych dla miasta osobistości. Dziękujemy bardzo jeszcze raz. Proszę Państwa, a my wracamy do obrad dzisiejszej sesji, dalszych obrad. Przypominam, że sesja jest nagrywana przez telewizję kablową. I proszę Państwa, mając na uwadze obowiązujące zasady zachowania podczas epidemii, proszę o stosowanie podczas sesji zalecanych środków bezpieczeństwa, a przede wszystkim zachowania bezpiecznych odstępów, zasłaniania nosa i ust, oprócz osób z zaleceniami lekarskimi, dezynfekowania rąk środkami odkażającymi. Proszę Państwa, bardziej szczegółowe informacje na temat obowiązujących zasad otrzymaliście Państwo razem z porządkiem dzisiejszych obrad i materiałami na sesję. Dlatego też bardzo proszę o zastosowanie już od tego momentu, a nawet wcześniej, tych zasad, o których powiedziałam. Wszyscy Państwo radni otrzymali materiały na sesję. Znajdują się one również w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej miasta Hajnówka, także w portalu mieszkańca. Materiały na sesję były przedmiotem posiedzeń Komisji Stałych Rady Miasta, a zapytania i wnioski zostały niezwłocznie przekazane do Pana Burmistrza. Informuję, że ustawowy skład Rady Miasta Hajnówka stanowi 21 radnych. Nieobecnych jest 2 radnych, którzy usprawiedliwili swoją nieobecność. I stwierdzam, że w dzisiejszej sesji uczestniczy 19 radnych, co stanowi kworum niezbędne do prowadzenia obrad Rady Miasta, umożliwiające przeprowadzenie ważnych wyborów i podejmowanie prawomocnych uchwał. Państwo radni otrzymali porządek obrad. W wersji elektronicznej porządek obrad przedstawia się następująco. Pierwsze, otwarcie sesji. Drugi punkt, przyjęcie porządku obrad. Trzeci punkt, informacja przewodniczącej Rady Miasta Hajnówka o złożonych interpelacjach i zapytaniach. Punkt czwarty, informacja o działalności burmistrza miasta Hajnówka w okresie od dnia 8 października do 5 listopada 2021 roku. Piąty punkt, informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Miejskiej Hajnówka w roku szkolnym 2020-2021. Punkt szósty, rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawach. Po pierwsze, udzielenia pomocy finansowej powiatowi hajnowskiemu. Po drugie, zmiany jednostkowej stawki dotacji przedmiotowej na 2021 rok dla Samorządowego Zakładu Budżetowego Park Wodny w Hajnówce. Trzecia uchwała, pokrycie części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Podpunkt czwarty, uchwała w sprawie zmian w budżecie miasta na 2021 rok. Podpunkt piąty, zmian wieloletniej prognozy finansowej miasta Hajnówka na lata 2021-2030. Podpunkt szósty, przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami. Podpunkt siódmy, ustalenia wynagrodzenia burmistrza miasta Hajnówka. Podpunkt ósmy, upoważnienia dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hajnówce do załatwiania indywidualnych spraw w zakresie administracji publicznej dotyczących dodatków mieszkaniowych i zryczałtowanego dodatku energetycznego. Podpunkt dziewiąty, zmiany uchwały nr
12/90/2019 Rady Miasta Hajnówka z dnia 27 listopada 2019 roku w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym oraz ulgi zwolnień w korzystaniu z usług przewozowych na terenie miasta Hajnówka. Punkt 7. Wnioski i oświadczenia radnych. Punkt 8. Odpowiedzi na wnioski. Punkt 9. Zamknięcie obrad. Czy są uwagi do przedstawionego porządku obrad? Nie widzę. W takim razie przegłosujemy przedstawiony przeze mnie porządek obrad. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem przedstawionego porządku obrad? Kto się wstrzymał? Kto jest przeciw? Jeszcze jeden głos nie oddany. Aha. W tym momencie w salę opuściła pani Grażyna Pawluczuk i pani Grażyno, czy zagłosuje pani, czy napiszemy, że pani była nieobecna w tym momencie? Wszyscy radni zagłosowali za przedstawionym porządkiem obrad. Przechodzimy w takim razie do punktu. Porządek obrad został przyjęty. Przechodzimy do punktu 3. Informacja przewodniczącej Rady Miasta Hajnówka o złożonych interpelacjach i zapytaniach. Między 30 a 31 sesją Rady Miasta Hajnówka do przewodniczącej Rady Miasta wpłynęły 4 wnioski. Na posiedzeniach komisji w listopadzie radni złożyli 3 wnioski i jedno zapytanie. Były one niezwłocznie przekazane do realizacji burmistrzowi miasta Hajnówka oraz do wiadomości radnych. Treść wniosków i zapytań oraz udzielonych na nie odpowiedzi podana została do publicznej wiadomości poprzez publikację w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta. Na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta podana została informacja o możliwości zapoznania się z wyżej wymienionymi materiałami w Biurze Rady Miasta, pokój 210, drugie piętro. Korzystając z głosu, przypominam uczestnikom sesji Rady Miasta Hajnówka, iż obrady są utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Transmisja obrad jest dostępna w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta. Nagrania sesji wraz z napisami będą zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta. Również chciałabym poinformować jeszcze wszystkich o planowanych terminach posiedzeń komisji i sesji Rady Miasta Hajnówka w miesiącu grudniu. Komisja Spraw Społecznych odbędzie posiedzenie 8 grudnia o godzinie 15:40. Komisja Infrastruktury Komunalnej i Samorządu 9 grudnia o godzinie 15:45. Komisja Polityki Gospodarczej 14 grudnia o godzinie 13:00. I 32. sesja Rady Miasta Hajnówka planowana jest na 22 grudnia na godzinę 15:00. Dziękuję bardzo. Przechodzimy teraz do punktu 4. Informacja o działalności burmistrza miasta w okresie od dnia 8 października do 5 listopada 2021 roku. Informacja została przedstawiona Państwu radnym. Znajduje się również na Biuletynie Informacji Publicznej portalu mieszkańca. Czy pan burmistrz chciałby coś dodać, uzupełnić? Bardzo proszę. Pani przewodnicząca, Wysoka Rado, w ostatnim czasie wspólnie z panią skarbnik podpisaliśmy umowę z Podlaskim Urzędem Marszałkowskim na dofinansowanie realizację punktu sprzedaży i promocji produktów lokalnych. Stosowne zapisy budżetowe, finansowe znajdą się w projekcie budżetu na 2022 rok. Jeżeli Wysoka Rada zaakceptuje proponowany przez nas projekt budżetu na 2022 rok, niezwłocznie po tej sesji ogłosimy przetarg na realizację tego przedsięwzięcia. Na bieżąco są realizowane inwestycje. Ulica Jaśminowa już została
wykonana. Droga dojazdowa od ulicy Lipowej do ogródków działkowych została już wykonana. Ulica Rysia jest w trakcie realizacji. Chciałbym, Szanowni Państwo, przy tej okazji też podziękować wszystkim osobom, które wsparły i zaangażowały się w akcję zbiórki i pomoc rzeczowo dla cudzoziemców, którzy znaleźli się na obszarze Rzeczypospolitej. Jest to akcja, którą prowadzimy wspólnie z Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Hajnowskim Stowarzyszeniem Sami Sobie, we współpracy ze służbami Policji, Straży Granicznej i Wojska. Dziękuję też przy tej okazji za zaangażowanie i takie moralne wsparcie funkcjonariuszy służb mundurowych, wszystkich i Policji, i Wojska, i Straży Granicznej, ze strony naszych jednostek miejskich, przedszkoli i szkół. Również spotkałem się z Rzecznikiem Praw Obywatelskich i dyrektorem Caritas Polska i wspólnie rozmawialiśmy na temat tej trudnej sytuacji na tym naszym obszarze związanym z kryzysową sytuacją na granicy polsko-białoruskiej. W zakresie organizacji tej pomocy, tak jak mówiłem, współpracujemy ze służbami. Będziemy współpracować również z Caritas Polska, a przedstawicielem u nas jest ksiądz dziekan Zbigniew Niemejski. I też pragnę przy tej okazji poinformować, że w najbliższą niedzielę o godzinie 17 w Kościele Podwyższenia Krzyża Świętego odbędzie się też msza w intencji funkcjonariuszy służb mundurowych. Przy okazji też bym poprosił tutaj pana radnego Dmitra, uzgodniliśmy to z panią przewodniczącą, że to w tym punkcie pan radny Dmitr przedstawi swoją propozycję naszego stanowiska związaną z aktualną, jakże trudną dla nas wszystkich sytuacją. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, pan radny Mieczysław Dmitr prosił o zabranie głosu. Pani Przewodnicząca, Panie Burmistrzu, Szanowni Państwo, ponieważ tak sympatycznie rozpoczęliśmy dzisiejsze obrady naszej sesji w klimacie patriotycznym, w związku z tym chciałbym tutaj Państwu zaproponować, żebyśmy przyjęli stanowisko jako Rada w związku z sytuacją na granicy polsko-białoruskiej. Może ja Państwu przeczytam, to proponuje Państwu Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości. Państwo otrzymaliście wszyscy tę rezolucję, niemniej jednak ja przeczytam, żeby również mieszkańcy, jak również wszyscy, którzy są na tej sali, znali ewentualnie treść tej rezolucji, tego stanowiska Rady Miasta. I będę proponował tutaj Pani Przewodniczącej, żebyśmy ewentualnie w głosowaniu to stanowisko przyjęli. Klub Prawa i Sprawiedliwości w Radzie Miasta Hajnówka, Przewodnicząca Rady Miasta Hajnówka. Rada Miasta w Hajnówce, stając wobec bezprecedensowego w swej skali ataku hybrydowego na Polskę ze strony reżimu Aleksandra Łukaszenki, wyraża swoją solidarność z polskimi służbami, a w szczególności z funkcjonariuszami Straży Granicznej oraz Policji, a także żołnierzami Wojska Polskiego, w tym Wojsk Obrony Terytorialnej strzegących granicy polsko-białoruskiej. Wykorzystywanie przez reżim białoruski migrantów jako żywych tarcz, połączone z działaniami o charakterze dezinformacyjnym, jest ukierunkowane na zdestabilizowanie sytuacji w regionie, wywarcie presji nie tylko na Polskę, ale także na Unię Europejską. W obliczu powagi sytuacji dziękujemy i wyrażamy wsparcie dla działań służb stojących na straży bezpieczeństwa i nienaruszalności granic Rzeczypospolitej Polskiej. Krótkie stanowisko. Dziękuję bardzo. I prosiłbym tutaj Panią Przewodniczącą o przegłosowanie tego stanowiska, jeśli Państwo uznacie, że takie stanowisko powinniśmy przyjąć. A myślę, że w tej sytuacji, żeby ten taki właśnie klimat patriotyczny, tą nutkę patriotyczną, którą żeśmy dzisiaj rozpoczęli tutaj, to nasze
tę naszą sesję Rady Miasta. Chcielibyśmy również, chciałbym tutaj zaproponować również Pani Przewodniczącej, żeby właśnie po ewentualnym przyjęciu tego stanowiska, żeby to stanowisko nasze wysłane zostało do wszystkich służb mundurowych. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Tu po krótkiej konsultacji z Panią Prawnik, jeśli chcemy jako Rada podjąć to stanowisko, to musimy to zrobić w formie uchwały. W tym momencie nie mamy uchwały, mamy stanowisko. Czy możemy w ten sposób, proszę Państwa, może dzisiaj zadecydujemy, czy podejmiemy taką uchwałę na przyszłej sesji i wtedy dopiero będzie to sformalizowane. Czy tak możemy Pani Prawnik zrobić, tak? Proszę Państwa, więc w tym momencie chciałabym zapytać Państwa, czy popieracie Państwo i stanowisko przedstawione przez Pana Mieczysława, przedstawione przez Klub Prawa i Sprawiedliwości i na przyszłej sesji podjąć stanowisko jako cała Rada i wtedy prześlemy do odpowiednich służb, tak jak Pan Mieczysław powiedział. Mam nadzieję, że zrozumiecie Państwo sytuację tą, że formalnie stanowisko podejmujemy w postaci uchwały. Sami przecież to o tym wiecie. Proszę Państwa, więc ja proszę bardzo może o podniesienie ręki. Czy na nas jesteście Państwo za, czy przeciw, czy się wstrzymujecie, żeby na następnej sesji podjąć uchwałę ze stanowiskiem przedstawionym przez Klub Prawa i Sprawiedliwości podziękowania dla naszych służb. Kto z Państwa jest za? Kto z Państwa się wstrzymał? Kto jest przeciw? To jest techniczne głosowanie, więc na następną sesję przygotujemy projekt uchwały. To już niedługo, 22 grudnia i myślę, że troszeczkę opóźnienia nie przeszkodzi w tym, żeby wyrazić swoje zdanie i poprzeć stanowisko, które przedstawił Pan Mieczysław Gmiter. Proszę bardzo, proszę Państwa. Jesteśmy w punkcie informacja o działalności burmistrza i bardzo proszę, czy ktoś z Państwa radnych ma pytania co do tej informacji. Informacja została przedstawiona Państwu radnym. Nie widzę pytań. W takim razie przechodzimy do głosowania nad informacją. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem informacji burmistrza o działalności burmistrza miasta Hajnówka w okresie od 8 października do 5 listopada 2021 roku? Kto się wstrzymał? Kto jest przeciw? Jeden radny się wstrzymał. Jest to pani radna Jadwiga Dąbrowska. 18 radnych głosowało za przyjęciem informacji. Informacja została przyjęta. Dziękuję bardzo. I przechodzimy do punktu 5 dzisiejszych obrad. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w gminie miejskiej Hajnówka w roku szkolnym 2020-2021. Informacja była przedmiotem obrad komisji stałych. Informacje wyjaśnień udzielała pani Jolanta Stefaniuk, obecna również na dzisiejszej sesji, kierownik Zespołu Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Miasta Hajnówka. Wszystkie komisje zaopiniowały pozytywnie. Czy potrzebne są jeszcze wyjaśnienia? Czy Państwo radni mają pytania? Proszę bardzo, Pan Radny Adam Czurak. Panie Burmistrzu, Wysoka Rado, Pani Przewodnicząca,
Jesteśmy w punkcie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych gminy miejskiej Hajnówka w roku szkolnym 2020-2021. I pomyślałam, że skoro jedna trzecia budżetu miasta wydajemy na oświatę, a nasze dzieci i wnuki są, wiadomo, dla nas najważniejsze, to trzeba pochylić się nad jej treścią i mam kilka jakby do poruszenia kwestii, kilka wniosków. Sam dokument jest ciekawy. Zawiera sporo danych statystycznych, został przystępnie usystematyzowany. Natomiast mam jedną uwagę do jego treści, konkretnie do podsumowania. Na końcu znajdują się wypowiedzi dyrektorów placówek odnośnie oceny prowadzonych przez siebie placówek i zgłoszenia potrzeb, zapotrzebowań. I o ile zgłoszenie potrzeb jest uzasadnione, to wnioskuję, aby w kolejnych informacjach, raportach ocenę funkcjonowania danej placówki oświatowej z racji nadzoru zamieścił organ prowadzący, jakim jest samorząd miejski. Z prostego powodu żaden dyrektor raczej nie zdecyduje się na opisywanie słabych stron prowadzonej przez siebie placówki, a tylko obiektywne i krytyczne podejście może w sposób uczciwy przyczyni się do rozwiązywania problemów. Także mój wniosek jest, aby sporządzający informacje w podsumowaniu obiektywnie oceniał każdą z placówek i zawarł opis słabych i mocnych stron, tak na przyszłość. Odnośnie funkcjonowania szkół. Tu najbardziej obiektywnym miernikiem są wyniki egzaminu ośmioklasisty. Ogólnie są one średnie, natomiast różnią się znacząco w zależności od przedmiotu. Każda szkoła wylicza osiągniętą średnią przez wszystkich zdających uczniów, a uzyskana średnia punktów przekładana jest na 9-stopniową skalę udostępnianą przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną. Także jak w danym przedmiocie każda ze szkół plasuje się w jednym z przedziałów, od 1 do 9. I tak na szybko wyliczona przeze mnie średnia hajnowskich szkół w przypadku trzech przedmiotów, bo to są takie trzy podstawowe przedmioty, które uczniowie zdają. Przy języku polskim to jest 3,25, przy matematyce 4,75, przy języku angielskim 5,75. I tak z danych statystycznych widać, że język polski wymaga większej uwagi, wymaga większego zaangażowania, ponieważ ta średnia staminowa jest tutaj poniżej średniej, tak? To jest takie systematyczne, to jest takie statystyczne wyliczenie średniej czterech naszych szkół. Jeżeli mówimy o wynikach, to we wszystkich przedmiotach najlepiej wypada szkoła numer 4 na osiedlu Mazury. Jest to szkoła, w której uczy się najwięcej uczniów. Dla porównania, ze szkoły numer 2 jest tam o 20% mniej nauczycieli i prawie o 20% więcej uczniów. To jest tak, że ja nie chcę porównywać szkół. Szkoła numer 2 prawdopodobnie ma większe potrzeby w zakresie indywidualnego nauczania. Być może ma więcej trudnych uczniów. Analizuję to poprzez raport, tak? Ale nie chcę dzielić szkół na lepsze i gorsze. Ale jeżeli wyniki uzyskiwane przez szkołę numer 4 są najlepsze w mieście, to uważam, że dla podniesienia motywacji działania jest ważne docenienie wysiłków i odpowiednie premiowanie dyrekcji, nauczycieli i jakby pracowników, tak? Tak naprawdę najważniejsze jest wewnętrzne docenianie, motywowanie nauczycieli, bo w każdej szkole jest inaczej i z tego raportu my tego nie wiemy. Każdy dyrektor wie, który nauczyciel wykazuje się dużym zaangażowaniem do pracy i jest chętny do podnoszenia realnych swoich kwalifikacji. Więc w tym zakresie dyrektorzy powinni mieć narzędzia, ale z raportu, który my dostaliśmy, szkoła numer 4 wypada najlepiej, więc składam ogólny wniosek o docenienie funkcjonowania szkoły numer 4 i pytanie, czy to ma odzwierciedlenie w praktyce.
W kontekście szkół mam jeszcze pytanie, czy w starszych klasach są prowadzone jakiekolwiek działania zachęcające do pozostania uczniów w hajnowskich szkołach średnich? Nie jest to formalnie nasz obowiązek. Jest to obowiązek samych szkół średnich i one odpowiadają za poziom kształcenia i przyciągania do siebie, tak? Ale to szczególnie w naszym interesie, w interesie naszego miasta jest przeciwdziałanie tendencji takiej modzie wyjazdów nastolatków do Białegostoku. W tym czasie w wieku ucznia klasy szkoły średniej formuje się jego osobowość, przeżyte emocje, ludzie, miejsca mają bardzo duże znaczenie dla przyszłego jego patriotyzmu lokalnego. No i na koniec nie zapominajmy też o docenianiu w tym materialnym pracowników obsługi i opiekunów, bo z mojego osobistego doświadczenia potrafią oni dać dziecku i rodzicowi bardzo dużo potrzebnej każdemu uwagi. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Ja rozumiem, że pan radny Adam Czurak złoży wnioski na piśmie. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z państwa chciałby jeszcze zabrać głos? Czy pan burmistrz chciałby się ustosunkować do tego, co powiedział pan radny Adam Czurak? Proszę bardzo. Pani przewodnicząca, Wysoka Rado. Wszystkim zależy nam na tym, żeby ten poziom edukacji naszej młodzieży był jak najlepszy. Ja bym się cieszył tu z panią skarbnik razem, gdybyśmy mogli mieć jakieś dodatkowe środki finansowe na to, żeby tą szkołę tych nauczycieli, którzy lepiej pracują, wyróżnić w sposób szczególny. Ale wiemy, że te środki są ograniczone. Przypomnę, że z tą propozycją zmian do budżetu, którą dzisiaj wspólnie z panią skarbnik proponujemy, te nasze dofinansowanie z dochodów własnych miasta do oświaty szkół podstawowych w mieście będzie w tym roku na poziomie 6 200 tysięcy złotych. Także wszyscy zdajemy sobie sprawę z tego, że te nasze możliwości dodatkowego nagradzania są ograniczone, ale w pełni się zgadzam z panem radnym, że do tego się powinno dążyć i mam nadzieję, że w przyszłości finanse na to pozwolą. Natomiast w pełni zgadzam się z opinią, że źle się dzieje, kiedy młodzież po szkole podstawowej rezygnuje z dalszej edukacji w naszych szkołach. Z przykrością stwierdzam, że ten bardzo negatywny trend rozpoczął się w ciągu ostatnich kilku lat, bo zawsze tak było, że kilku uczniów z różnych względów rodzinnych i nie tylko wybierało szkołę czy w Białymstoku, czy w Bielsku, no ale w ciągu ostatnich kilku lat to już jest dosyć dużo osób, dosyć dużo młodych ludzi, którzy rezygnują z nauki w naszych szkołach ponadpodstawowych. Przykre to, ale prawdziwe. Dziękuję bardzo. Nie widzę pytań. Proszę bardzo, pani radna Małgorzata Zaborna. Proszę państwa, ja jeszcze korzystając, zanim pani Małgorzata przyjdzie do mównicy, chciałabym przypomnieć o tym, o czym mówiłam na początku. Otrzymałam zaświadczenie lekarskie tylko od jednego pana radnego, więc bardzo proszę pozostałych radnych o dostosowanie się do moich próśb. Dziękuję bardzo. Wysoka Rado, panie burmistrzu, dostałam taką wiadomość, że w szkole numer 2 jest najwięcej uczniów z dysfunkcjami. Uczniowie tacy często są do dwójki przenoszeni na prośbę rodziców. Od poniedziałku uczeń ze średnią 5,5 przechodzi ze szkoły numer 4 do szkoły numer 2. Czyli uważam, że w szkole numer 2 potrzebna jest pomoc, bo tam przenoszą uczniów. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, pan burmistrz. Pani przewodnicząca, Wysoka Rado, bardzo słusznie pani radna Zaborna zwróciła uwagę na szkołę numer 2. Musimy zdawać sobie z tego sprawę, że szkoła numer 2 jest szkołą, która prowadzi zajęcia i ma klasy integracyjne.
W związku z tym tej młodzieży, której zdolności intelektualne są trochę mniejsze niż w innych szkołach, jest tam trochę więcej. Jest rzeczą naturalną, że tej szkole trudno będzie osiągać wyniki porównywalne z wynikami w szkole numer 4. Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze pytania? Nie widzę. Przystępujemy w takim razie do głosowania. Informacje o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Miejskiej Hajnówka w roku szkolnym 2020-2021. Kto z Państwa jest za przyjęciem informacji? Kto się wstrzymał? Kto jest przeciw? Pani Jadwiga? Problemy techniczne? Już, tak? 18 radnych głosowało za przyjęciem informacji. Wstrzymała się jedna osoba i jest to pani Jadwiga Dąbrowska. Dziękuję bardzo. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Miejskiej Hajnówka w roku szkolnym 2020-2021 została przyjęta. Przechodzimy teraz do punktu 6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawach. I pierwsza uchwała, podpunkt 6.1, jest to uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi hajnowskiemu. Komisje zajmowały się uchwałą podczas posiedzeń, zaopiniowały pozytywnie. Wyjaśnień udzielała pani skarbnik, pani Agnieszka Zabrocka. A ponieważ to tak tajemniczo brzmi, więc może niech naszym mieszkańcy się dowiedzą, o jaką pomoc finansową chodzi. Panie Burmistrzu, proszę bardzo. Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, tak jak Pani Przewodnicząca wspomina, tajemniczo brzmi. No dla nas to nie brzmi tajemniczo, bo wszyscy wiemy, o co tutaj chodzi. Natomiast no, dla mieszkańców miasta informacja. Jest to temat, który dotyczy finansowania stypendium dla przyszłych pielęgniarek. Stypendium, które kilka lat temu my jako miasto Hajnówka fundujemy wspólnie z powiatem hajnowskim. Program jest realizowany przy wsparciu i pomocy pana dyrektora naszego hajnowskiego SPZOZ-u. Możemy się tylko cieszyć, że jest duże zainteresowanie ze strony przyszłych pielęgniarek. Generalnie chodzi o to, żeby młode pielęgniarki po skończeniu edukacji wróciły i podjęły pracę w naszym hajnowskim szpitalu. My w naszym pierwotnym projekcie mieliśmy zarezerwowane określone środki, ale w związku z tym, że powiat proponuje zwiększenie tego stypendium, proponujemy w tej uchwale dodatkowe środki finansowe w kwocie ile? 7,5 tysiąca, tak? 7,5 tysiąca złotych, żeby to stypendium mogło być nieznacznie wyższe. Także też proszę Wysoką Radę o akceptację tego projektu uchwały, bo wszystkim zależy nam na tym, żeby w naszym szpitalu, w naszych jednostkach służby zdrowia pielęgniarek nigdy nie zabrakło. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy Państwo radni, proszę bardzo, widzę pana radnego Grzegorza Tomaszuka, dyrektora szpitala. Proszę bardzo o zabranie głosu. Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Wysoka Rado. Tak jak Pan Burmistrz wprowadził temat, ale ja może bardziej szczegółowo powiem o tej inicjatywie. I mianowicie, bo takie pytania też były na naszej Komisji Polityki Gospodarczej. Jeżeli chodzi o rok, bo ten program realizowany jest trzeci rok. Rok 2019-2020 to stypendium otrzymało 13 osób. Miesięczna wysokość stypendium wynosiła 600 zł. Wartość programu stypendialnego w roku akademickim wynosiła 70 200 zł. W roku następnym, to jest 2020-2021, stypendium otrzymało 17 osób. Miesięczna wysokość stypendium wynosiła 500 zł. Wartość programu stypendialnego w roku akademickim 2020-2021 to jest 76 500 zł. No i w roku akademickim 2021-2022
Stypendium otrzymało 25 osób. 8 studentów pierwszego roku, 7 studentów drugiego roku i 10 studentów trzeciego roku. 10 studentów trzeciego roku, z tego wynika, że tych 10 studentów trzeciego roku może być zatrudniona już w czerwcu, koniec czerwca w naszym szpitalu. Miesięczna wysokość stypendium wynosi 600 zł. Wartość programu stypendialnego w roku akademickim 21-22 to jest 135 tysięcy złotych. Czyli tak jak mówiłem, pierwsi absolwenci otrzymają dyplomy w czerwcu w przyszłym roku. Natomiast zgodnie z regulaminem będą zobowiązani zatrudnić się w naszym podmiocie leczniczym niezwłocznie, lecz nie później niż po roku, niż po ukończeniu studiów. I teraz jak wygląda sytuacja kadrowa pielęgniarek? To też może ważna informacja moim zdaniem. Aktualnie w naszym szpitalu pracuje 266 pielęgniarek i położnych. To około 50% stanu liczbowego załogi. 57 pielęgniarek i położnych posiada tytuł magistra. 148 pielęgniarek posiada specjalizację w danej dziedzinie. I bardzo istotna informacja, 68 pielęgniarek pracuje będąc w wieku emerytalnym, będąc na emeryturze, jeszcze podjęły panie po prostu pracę. I proszę porównać te liczby, 68 i 25 osób studiuje, czyli jeżeli by panie po prostu, jeżeli by panie przeszły na emeryturę, to i tak te osoby, które ukończą szkołę, nie uzupełnią tych braków kadrowych. Oczywiście każdego roku około 10 pielęgniarek zatrudniamy. To są absolwentki uczelni medycznych, szczególnie Białymstoku, które pochodzą z naszego terenu i wracają do naszego szpitala. Są ruchy kadrowe z sąsiednich również, prawda, powiatu. I patrząc na te liczby, można jakby w tym momencie docenić tę inicjatywę. Ja nie ukrywam, że ta inicjatywa była panu starosty i pana burmistrza. I dziękuję Wysokiej Radzie, zarówno powiatu hajnowskiego, jak i naszej Radzie Miasta, że ta inicjatywa każdego roku ma poparcie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z państwa radnych chciałby zabrać jeszcze głos? Proszę bardzo, pan radny Jan Chomczuk. Pani przewodnicząca, panie burmistrzu. Mam takie pytanie, które wynikło podczas posiedzenia Komisji Infrastruktury i również mając na względzie ostatnią sesję, gdzie dyskutowaliśmy na temat finansowania działań organizacji pozarządowych w naszej gminie miejskiej i tam zabrakło 16 tysięcy dla organizacji pozarządowych. Tu dajemy 22 500. Oczywiście ja będę głosować za, ale pytanie, które się pojawiło, mając na uwadze zysk szpitala 1,5 miliona, czy szpital nie mógłby się dorzucić do stypendiów? Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Jest to pytanie, które skierował pan do pana dyrektora, rozumiem. Jeżeli pan dyrektor będzie łaskawy odpowiedzieć, to tak, do pana dyrektora. A jeżeli nie, no to zawiśnie w powietrzu. Dziękuję. Nie, może pan skierować pisemnie. Proszę bardzo, czy pan radny chciałby, pan dyrektor chciałby powiedzieć, odpowiedzieć? To znaczy, odpowiadając na pytanie pana radnego, szpital zawsze się dorzuca oczywiście do
do pensji, prawda. Natomiast nie wiem, o którym zysku pan radny cały czas mówi. Dlatego, że jeżeli mówimy o zysku z roku bieżącego, to rok bilansowy się nie zakończył jeszcze. Ten zysk może być niższy albo może być też również i wyższy. Też mając, pani skarbnik, to jak księgowa na pewno tu podpowie, zysk nie świadczy, że w kasie są pieniądze. To są pieniądze zaksięgowane po prostu, ale niekoniecznie świadczą, że jest gotówka w kasie, która można po prostu wydawać. Natomiast oczywiście, jeżeli szpital nie pracuje dla zysku, są takie sytuacje, na przykład, że szpital realizuje świadczenie w danym roku, w roku bieżącym, i fundusz znajduje pieniądze i w przyszłym roku płaci za świadczenie wykonane ponad limit. Czyli wówczas po prostu tych pieniędzy nie ma możliwości jakby wydania po prostu na rok, który już minął. I zazwyczaj każdego roku tak to było, że fundusz robi analizę swoją finansową, patrzy, jakie mu pieniądze otrzymały, i szpitalom proponuje ugodę. Na przykład za 50% zapłaci za wartość wykonanych, prawda, świadczy ponad limit. Czyli jeżeli mamy wykonać na przykład jakieś 100 procedur, a wykonamy 150, no to te 50 jest ponad limit i za te 50 po prostu fundusz na zakończenie roku finansowego w marcu, w lutym następnego roku ewentualnie płaci. Ale to dobrze, że szpital nie ma straty finansowej po prostu. To jest dobrze. To proszę tego nie podkreślać, że szpital ma parę groszy jakiegoś, prawda, zysku. Bo sytuacje szpitali są różne. Ja pracowałem w momencie, gdy komornik zajmował konto po prostu i tak dalej. No teraz jest dzięki po prostu I dobrej kadrze naszej, prawda, i władzom i powiatowym i miasta, ten szpital po prostu się bilansuje. A wracając do sytuacji kadrowej pielęgniarek, to sytuacja kadrowa w ośrodkach zdrowia jest najgorsza, dlatego że pielęgniarki, jak kończą studia, to zazwyczaj zostają w tych dużych miastach, prawda? Czasem wracają do miast powiatowych, ale mamy niesamowite kłopoty, jeżeli trzeba zatrudnić panie pielęgniarki w gminnych ośrodkach zdrowia, bo jak wiecie państwo, podstawowa opieka zdrowotna jest również w naszych strukturach. Dziękuję bardzo. Ale podkreślam, jeżeli będą pieniądze, to oczywiście od tego jesteśmy, żeby po prostu te pieniądze wydawać na wzrost wynagrodzenia. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan burmistrz chciałby zabrać głos. Proszę bardzo. Pani przewodnicząca, Wysoka Rado, ja nie będę za długo mówił na temat szpitala, służby zdrowia, bo przez 12 lat jako wicestarosta z panem dyrektorem różne wertaktacje, różne rozmowy prowadziliśmy, ale chciałbym zwrócić uwagę na jedno. Fundusz stypendialny nie ogranicza się tylko i wyłącznie do dwóch partnerów, takich jak miasto Hajnówka i powiat hajnowski. Pan dyrektor tutaj wspomina o tym, że problemy kadrowe dotyczą również ośrodków terenowych. Także panie radny, panie sekretarzu, gmina Narewka też może być partnerem w funduszu stypendialnym. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, pan radny Jan Chomczuk. Pani przewodnicząca, panie burmistrzu, koleżanki, koledzy radni. Nie wiem, czemu pan burmistrz akurat z gminą Narewka tutaj tak podkreśla, że ja tam pracuję. To jego sprawa. Ja się chciałem tylko dowiedzieć, czy mając zysk, który został wykazany w sprawozdaniu finansowym za 2020 rok, jest możliwość prawna, aby do stypendium
również dołożył się szpital w Hajnówce. Pytanie proste. Jeżeli przepisy prawa na to nie pozwalają, no to nie. Dziękuję oczywiście panu dyrektorowi za wyczerpującą odpowiedź. Przyjmuję deklarację, że będzie się starać, aby wynagrodzenia tego personelu pielęgniarsko-położniczego rosły. Nie rozumiem właśnie w sumie takiej agresji ze strony pana burmistrza w stosunku do mojej osoby i wypraszam sobie takie zachowanie. Dziękuję bardzo. Myślę, panie Janku, że to nie była agresja, no, ale tak pan widocznie odebrał. Myślę, że, proszę państwa, że nie będziemy dyskutowali już więcej na temat szpitala, bo to odbiega troszeczkę od tematu naszej uchwały. Czy ktoś z państwa radnych chciałby jeszcze zabrać głos? Nie widzę. Głosujemy w takim razie. Problem techniczny. Czy miejmy nadzieję, że tylko drobny problem techniczny i za chwilę dalej będziemy głosowali. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi hajnowskiemu? Kto się wstrzymał? Kto jest przeciw? Osiemnastu radnych głosowało za przyjęciem uchwały. Jedna osoba się wstrzymała. I jest to pan radny Maciej Borkowski. Dziękuję bardzo. Uchwała została przyjęta. Przechodzimy do następnego podpunktu, do następnej uchwały. Jest to uchwała w sprawie zmiany jednostkowej stawki dotacji przedmiotowej na 2021 rok dla Samorządowego Zakładu Budżetowego Park Wodny w Hajnówce. Projekt uchwały był przedmiotem posiedzeń komisji stałych. Komisje zapoznały się z wyjaśnieniami pana dyrektora parku wodnego, pana Mirosława Chlimoniuka. Jest dzisiaj również obecny na sesji. I chciałam jeszcze tu powiedzieć, zanim przejdziemy do pytań. Także panie dyrektorze, proszę spocząć jeszcze. Ponieważ Komisja Spraw Społecznych złożyła wniosek w sprawie podwyższenia dotacji celowej na park wodny na bieżący rok w kwocie 15 tysięcy złotych,
a więc razem 165 tysięcy złotych, z przeznaczeniem 15 tysięcy na podniesienie wynagrodzeń zasadniczych pracowników parku wodnego. Ponieważ wnioskodawcą jest pan burmistrz, więc chciałabym zapytać pana burmistrza, jakie jest jego zdanie na temat złożonego wniosku przez Komisję Spraw Społecznych. Proszę bardzo, panie burmistrzu. Panie przewodnicząca, Wysoka Rado, to, że w sytuacji pandemicznej finanse parku wodnego są poważnym problemem, to my wszyscy zdajemy sobie z tego sprawę. Wspólnie z panią skarbnik, z panem dyrektorem i z księgową parku wodnego analizowaliśmy tą całą sytuację i szukaliśmy przede wszystkim takiego rozwiązania, żeby sfinansować normalne funkcjonowanie parku wodnego do końca bieżącego roku. I te środki finansowe, które są proponowane w projekcie budżetu, takie funkcjonowanie do końca roku gwarantują i zapewniają. Wniosek komisji jest wnioskiem komisji. Jeżeli komisja składa taką propozycję, to zdajemy sobie sprawę z tego, że nie chcemy zwiększać budżetu, deficytu budżetowego. Komisja powinna zaproponować źródło, z którego będzie to sfinansowane. A niezależnie od tego, to komisja może wnioskować o zwiększenie budżetu. Ale jeżeli chodzi o decyzje co do struktury i budżetu, są to decyzje organu prowadzącego, które zwykle są podejmowane szczegółowe przez skarbnika w porozumieniu z dyrekcją czy z księgowym jednostki. Jeżeli Wysoka Rada zdecyduje o tym, że tak ma być, no to będziemy szukali rozwiązania, ale świadomie, odpowiedzialnie mówię, że to będzie no kosztem jakichś innych jednostek. Dziękuję bardzo. Proszę państwa, więc nic nie zostaje innego, jak przystąpić do głosowania nad wnioskiem. Czy państwo radni chcieliby jeszcze przedtem zabrać głos? Nie widzę. W takim razie rozumiem problem techniczny, ponieważ nie wiem, jak go rozstrzygniemy. Za chwileczkę może zapytamy pana burmistrza czy panią skarbnik. Chodzi o to, że jeżeli będziemy głosowali w tym momencie ten wniosek Komisji Spraw Społecznych, to stawka jednostkowa jest obliczona, tak? I jest w uzasadnieniu tej uchwały. Czy w takim razie to głosowanie przeniesiemy na zmiany w budżecie na 2021 rok? Pani przewodnicząca zwraca na to uwagę, bo ta kwota jest 150 tysięcy proponowana w kolejnej uchwale o zmianach budżetowych, związana jest z tą stawką, o której mówimy tutaj w tej uchwale. Jeżeli byłaby taka decyzja ze strony Rady, że uwzględni stanowisko komisji, no to sytuacja się po prostu komplikuje i to bardzo pod względem proceduralnym. Bo trzeba by zarządzić przerwę, przede wszystkim od nowa przepracować projekt tej uchwały, a chciałbym zauważyć, że ta stawka, ona nie wzięła się znikąd. Ona została wyliczona na podstawie realnych finansów, które były przygotowywane, analizowane przez pana dyrektora, przez księgową parku wodnego i przez panią skarbnik. Oczywiście, jeżeli będzie decyzja Wysokiej Rady taka, że te pieniądze dodatkowe muszą być, będziemy musieli szukać rozwiązania. Natomiast jeżeli chodzi o procedowanie, to oczekiwałbym tutaj rady ze strony prawników. Pani Marzanno, bardzo prosimy. Dzień dobry. Szanowna Rada, tutaj zachodzi jakieś takie dziwne nieporozumienie, ponieważ my w tej chwili głosujemy w sprawie zmiany stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej i ona określona jest jako dopłata. I tutaj zaproponowana jest kwota 20 zł 14 groszy.
Więc ja nie bardzo rozumiem, jak te 15 tysięcy do tego dodać. Po prostu trzeba było przeszacować te koszty. Jak ona by wzrosła, ta stawka? Bo ja widzę w uzasadnieniu, że ta wysokość stawki została wyliczona na koszty ogółem działalności bieżącej, wpływy własne, jakaś tam prognozowana liczba osób, cena biletu, średnia cena planowana do uzyskania, dopłata do jednej osoby. No i w każdym razie tutaj to w tej kalkulacji, myślę, do to kosztu bieżącej działalności. Nie jestem oczywiście księgowym. Gdzieś trzeba by było tą kwotę zamieścić i później to przeszacować. Ale na dzień dzisiejszy to nie można sumarycznie, znaczy dodać do 20 zł 15 tysięcy. Tak. Chciałam zapytać i panią skarbnik, i panią. Jeśli, czy możemy tak zrobić, w ten sposób zrobić, że stawka określona, która jest w projekcie tej uchwały, jest 20-14 i natomiast ten wniosek komisji, żebyśmy przegłosowali przy zmianie w budżecie. Czy może być tak, że zwiększenie dotacji nie będzie wynikało, tak? Nie będzie podstawy. No właśnie, o to chciałam zapytać. To znaczy tutaj ja bym uważała, że przy tej uchwale, przy tym projekcie, no nie da się dodać tej sumy 15 tysięcy, skoro nie jest przeszacowane, nie są koszty. I to może po prostu komisja się jeszcze raz zastanowi i może przy jakiejś okazji zaproponuje przy nowej, na przykład w styczniu, bo już chyba będziemy ustalać na nowy rok, bo to jest, to ja widzę, na 2021, może uwzględniające te 15 tysięcy. Nie wiem, jak tutaj z tego wybrnąć. Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, ja bym chciał tylko poinformować Wysoką Radę, że w projekcie budżetu, który w tej chwili jest w opiniowaniu Regionalnej Izby Obrachunkowej, a który z panią skarbnik przygotowaliśmy, no i wspólnie z księgową oczywiście z Parku Wodnego, są środki finansowe zarezerwowane na podwyżki wynagrodzeń od 1 stycznia. Oczywiście to nie są jakieś rewelacyjne podwyżki, ale na pewno są to podwyżki, które będą rekompensowały inflację. Natomiast powtórzę jeszcze raz, jeżeli chodzi o tą uchwałę, o której dzisiaj mówimy, to nie mówimy tylko o dotacji jak dla każdej innej jednostki, jak do szkoły czy do przedszkola, gdzie analizujemy na podstawie kosztów i potrzeb, tak, czy zadań inwestycyjnych. Ta stawka, która została wyliczona, tak jak też pani radca mówi, ona nie wzięła się znikąd. Ona jest efektem matematycznych wyliczeń faktycznie poniesionych kosztów dzisiaj i tych kosztów, które będą poniesione do końca roku. I z kolei następna suma, 150 tysięcy złotych, która jest w kolejnej uchwale o zmianie budżetu, wynika z tej stawki, wynika z tych wyliczeń. Być może na posiedzeniu komisji było za mało wyjaśnień. Może członkowie komisji nie zrozumieli istoty tego problemu, stąd też taka decyzja. Ja apeluję do komisji, żeby się zastanowiła i przemyślała ten wniosek. No. Ja rozumiem, że 22 grudnia pewnie jeszcze będziemy mieli zmiany w budżecie na 2021 rok. I może, no nie wiem, akurat ja po prostu nie chcę w tej chwili doprowadzać do głosowania nad tym wnioskiem, ponieważ to nam skomplikuje sprawy proceduralne. I być może 22 grudnia komisja ponownie przyjrzy się temu, tej sprawie. I będzie to możliwe. Pan burmistrz, panią skarbnik też się zastanowi nad tym problemem, nad tą sprawą.
bo może to nie problem. Czy można tak, czy możemy tak uzgodnić? Przewodnicząca komisji, bardzo proszę. Pani Ewa, proszę bardzo. Pani radna Ewa Rygorowicz. Szanowni Państwo, posiedzenie komisji jest zaplanowane na 8 grudnia, więc proponuję, że wspólnie może z panem burmistrzem przeanalizujemy ten punkt właśnie w tym terminie. Jeśli oczywiście Państwo się zgodzicie, dziękuję. Dziękuję bardzo. Czyli rozumiem, że w dniu dzisiejszym wycofujecie Państwo jako komisja, przekładacie Państwo na grudzień. Dobrze, dziękuję bardzo. W takim razie przechodzimy do projektu uchwały w formie niezmienionej. Czy ktoś chciałby jeszcze? Proszę bardzo, pan radny Maciej Borkowski. Pani przewodnicząca, szanowna rado, panie burmistrzu. Wielki szum się zrobił i skandal, że raptem wniosek Komisji Spraw Społecznych trzeba rozpatrzyć o 15 tysięcy dla osób, które najmniej zarabiają w parku wodnym. Nie rozumiem tego, ponieważ ten wniosek nie został złożony na kolanie, pani burmistrzu i pani przewodnicząca. Nie jestem wnioskodawcą, nie jestem członkiem Komisji Spraw Społecznych. Nie składałem tego wniosku, ale wiem, że został on złożony co najmniej tydzień temu. A dzisiaj my się budzimy, jakby to było na kolanie przed samą sesją, za 5:07. Umówmy się, jeżeli ktoś chciał pomóc tym pracownikom, był czas na to, aby się nad tym wnioskiem pochylić. Ale jeżeli zostało to olane, no to niestety mamy taką sytuację, a nie inną. I tak to, drodzy Państwo i drodzy mieszkańcy, wygląda. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, pani radna Jadwiga Dąbrowska. Pani przewodnicząca, pani burmistrzu, drodzy radni. Ubolewam, podobnie jak i kolega Borkowski, że od czasu naszej komisji nie zostało to uwzględnione. Każdy z nas ma przynajmniej jedną osobę z rodziny lub ze znajomych pracującą na basenie. Ludzie z 30-letnim stażem pracy, jeżeli zarabiają najniższą płacę krajową, to jest naprawdę karygodne. Jest takie powiedzenie, że syty głodnego nie zrozumie, ale wszyscy jeździmy na tej samej benzynie, kupujemy ten sam chleb, mamy te same potrzeby. Dla mnie to zdziwienie, żeby odrobinę nie podnieść tym ludziom wynagrodzenia zasadniczego. Wydaje mi się, że powinniśmy zrobić wszystko, żeby to było możliwe. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Ja myślę, że to będzie możliwe, tak jak pani Ewa Rygorowicz. Proszę bardzo, panie burmistrzu. Pani przewodnicząca, Wysoka Rado. Problem, o którym mówi pani Dąbrowska, dotyczy pracowników wszystkich naszych jednostek, nie tylko parku wodnego. Dlatego mówiłem już, że wspólnie z panią skarbnik, pracując nad budżetem na przyszły rok, proponujemy w tym projekcie budżetu środki finansowe na zwiększenie wynagrodzenia we wszystkich jednostkach, również w parku wodnym. Dziękuję bardzo. Ja myślę, że zamkniemy temat. Każdy z Państwa miał możliwość wypowiedzenia się. Ja tylko mam nadzieję, że ten wniosek na komisji, tak jak pani przewodnicząca powiedziała, zostanie sformułowany. Natomiast pan burmistrz i pani skarbnik zastanowią się, w jaki sposób ten wniosek będzie możliwy do zrealizowania. Dziękuję bardzo. I bardzo proszę, głosujemy w takim razie stawkę dotacji przedmiotowej dla parku wodnego.
Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały w sprawie zmiany jednostkowej stawki dotacji przedmiotowej na 2021 rok dla Samorządowego Zakładu Budżetowego Park Wodny w Hajnówce? Kto się wstrzymał? Kto jest przeciw? 18 radnych głosowało za przyjęciem uchwały. Wstrzymała się jedna osoba i wstrzymał się pan Borkowski Maciej. Dziękuję bardzo. Uchwała została przyjęta. Przechodzimy w takim razie do następnego podpunktu, do następnej uchwały. Uchwała w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Komisje dyskutowały na temat projektu uchwały, wyjaśnień udzielali pracownicy referatu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska, pani Anna Daniszewska i obecna dzisiaj pani Ewa Gromotowicz-Kopeć. Komisje zaopiniowały pozytywnie. Czy pan burmistrz chciałby zabrać głos w sprawie? Czy państwo radni mają pytania? Proszę bardzo, pani radna Helena Kuklik. Szanowni radni, pani przewodnicząca, panie burmistrzu. Otóż uważam, że nie powinniśmy podejmować takiej uchwały. Przede wszystkim z tego powodu nie powinniśmy podejmować, że w tej uchwale nie ma wskazanej kwoty, do której którą możemy przeznaczyć na dofinansowanie przedsiębiorstwa usług komunalnych PUK. Ta kwota jest wskazana dopiero w projekcie zmian budżetu. Z tym, że jak podejmiemy taką decyzję, podejmiemy taką uchwałę, to nie znaczy, że pan burmistrz nie będzie mógł jeszcze ze dwa razy takiej kwoty dopisać, tak? Bo w tym projekcie uchwały nie ma żadnej kwoty, natomiast w projekcie budżetu znalazła się kwota 180 tysięcy. Chodzi o 180 tysięcy. Natomiast tak dla wiadomości wszystkich powiem, że teraz mamy przeznaczoną kwotę w budżecie miasta na odbiór zagospodarowanie odpadów 3 miliony 640 tysięcy. Natomiast chodzi o zwiększenie tej kwoty do 3 milionów 825 tysięcy. Jest to bardzo duża kwota, przyjmując tak niewielkie miasto jak Hajnówka. Aby się przekonać, porównałam kwoty w sąsiednich powiatach czy miastach powiatowych, takie jak Zambrów na przykład, w którym jest 22 tysiące mieszkańców. Opłaty za gospodarowanie odpadami to 2 miliony 368 tysięcy w 2020 roku, czyli w roku zakończonym. W Bielsku Podlaskim, gdzie mieszkańców jest 25 tysięcy, kwota 4 miliony 499 tysięcy. I tutaj w związku z tym, że kwota jest wyższa niż u nas, pokusiłam się o przeliczenie na mieszkańca, czyli kwota wychodzi 219 tysięcy na osobę, a w Hajnówce 239 tysięcy na osobę. Przypominam, że PUK jest naszą rodzimą firmą, którą my sami stworzyliśmy. PUK nie powinien zarabiać na nas, na naszych mieszkańcach. Nie może osiągać zysków z działalności prowadzonej na terenie gminy, na której jest zarejestrowany i na której funkcjonuje. Już parę razy to podkreślałam. Niestety myślę, że pan prezes jest dobrym biznesmenem, ponieważ każdą kwotę, którą zażąda, to my jemu przegłosujemy i dodamy. Czy dziwicie się państwo, że on tak robi? No chyba nie, no bo każdy by tak robił. Ja się dziwię naprawdę, że na przykład pan... No może nie będę mówić. Ale powinniśmy już
po kilku takich uchwałach powinniście już widzieć, że to jest po prostu niekończące, tam jest chyba kieszeń bardzo głęboka i bardzo dużo może wpaść. Przypomnę tylko, że kapitał podstawowy PUK-u to 13 milionów, prawie 800 tysięcy. Kapitał zapasowy dodatkowo prawie 7 milionów złotych. Więc skąd się te zyski biorą? Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan burmistrz, a później pan Mieczysław. A nie, nie po... Dmiter, tak? Pan Mieczysław? Proszę bardzo. Panie Mieczysławie, proszę bardzo. Szanowni Państwo, projekt tej uchwały jest konsekwencją obniżenia stawek dla mieszkańców za odbiór odpadów. I to jest konsekwencja, skoro obniżyliśmy, Szanowni Państwo, to jest logiczne. Jeśli skoro obniżyliśmy mieszkańcom stawki, w związku z tym musimy dopłacić do tej działalności, to jest normalnie logiczne, dlatego też radni Klubu Prawa i Sprawiedliwości będą głosowali za przyjęciem tej uchwały. Dziękuję bardzo. Pan burmistrz chciałby zabrać głos. Pani przewodnicząca, Wysoka Rado, ja dziękuję panu radnemu za przypomnienie tej oczywistej kwestii. Ja przypomnę, że w przeszłości regulacje ustawowe były takie, że nie pozwalały na dofinansowanie systemu gospodarki odpadami. System gospodarki odpadami powinien być systemem samofinansującym się. Oczywiście pani radna z wiadomych sobie względów przytacza jakieś liczby duże z innych różnych miast, ale patrzmy na stawki jednostkowe. No ustaliliśmy, że na ten rok ta stawka wynosi 18, tam i 15 czy 16 zł. Jest rzeczą oczywistą, już było na rok temu wiadomo, że jeżeli ustalimy stawkę na początku na poziomie 18 zł, będzie nam trochę brakowało. Oczywiście mówiłem, że spróbujemy zrobić wszystko, żeby tych środków starczyło, ale nie starczyło, bo deklaracji podatkowych jest w 2021 roku mniej jak w 2020, ale tonażowo śmieci jest więcej. Wnioski sobie wyciągnijcie Państwo sami. W związku z tym musimy do tego systemu dopłacić ze środków bieżących, a żeby dopłacić do tego, musimy przyjąć stosowną uchwałę. Wcześniej takich uchwał nie podejmowaliśmy, ponieważ prawo polskie nie pozwalało na takie dofinansowanie. Nie ma w tej uchwale kwoty ze względów oczywistych. Tej kwoty tam być nie może, bo ona jest tam, gdzie być powinna, w uchwale budżetowej. Dlatego proszę Wysoką Radę o zrozumienie i przyjęcie projektu uchwały. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, pani radna Ewa Rygorowicz. Szanowna Pani Przewodnicząca, Panie Burmistrzu, Szanowni Radni. Ja chciałam tylko jeszcze przypomnieć, iż Komisja Spraw Społecznych na swoim posiedzeniu wystosowała wniosek w sprawie procedury ustalenia opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi po uprzednim dokonaniu przetargu. Komisja doszła do wniosku, iż ustalenie stawek za odbiór nieczystości powinno być uzależnione od wcześniej przeprowadzonego przetargu, co pozwoli na realne oszacowanie kosztów. Wniosek ten został złożony na piśmie i ten wniosek poparło jednogłośnie 7 radnych. Ja tylko mam nadzieję taką, iż ten wniosek będzie w przyszłości brany pod uwagę, bo jak najbardziej uważam ten wniosek za słuszny. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękuję pani przewodniczącej o wniosku. Ja też chciałam o nim powiedzieć, ale cieszę się, że pani to zgłosiła. Został ten wniosek przekazany do pana burmistrza na przyszłość, na ten 22 rok. Proszę, to znaczy proceduralnie jest to, nie jest trudne, jest trudne, ale chyba możliwe. Czy jeszcze coś chciała pani radna Helena Kuklik powiedzieć? Nie.
Proszę bardzo, pani przewodnicząca, Wysoka Rado. Stawkę na przyszły rok już mamy ustaloną. Natomiast jeżeli chodzi o kolejny 2022 rok i przyjęcie takiej metody, jest to metoda do rozważenia. Z tym, że musimy brać pod uwagę jeden aspekt. Jeżeli ten przetarg będzie rozstrzygany jesienią, jeżeli nie zdążymy do końca roku przyjąć nowej stawki na odpady i nie będziemy w stanie jej dostarczyć mieszkańcom, to ta stawka będzie mogła wejść w 2023 roku dopiero od 1 kwietnia. Jeżeli od 1 kwietnia, to musimy być przygotowani na to, że ona będzie wyższa, bo ona będzie musiała pokryć koszty pierwszego kwartału. Dlaczego w tym roku robimy i w poprzednim zresztą też robiliśmy w taki sposób? Bo zależy nam na tym, żeby informacje o nowych stawkach za gospodarkę odpadami dostarczać mieszkańcom razem z decyzjami podatkowymi, bo dostarczenie indywidualne jest naszym obowiązkiem zgodnie z tym całym systemem gospodarki odpadami, ale oczywiście wniosek słuszny komisji jak najbardziej w przyszłości weźmiemy pod uwagę i postaramy się tak zorganizować to, żeby przetarg był wcześniejszy. Czy to jest dobre rozwiązanie? Nie wiem, czas pokaże. Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś uwagi do projektu uchwały? Proszę bardzo, pan radny Jan Chomczuk. Pani przewodnicząca, panie burmistrzu, koleżanki, koledzy radni. Pan radny wspomniał, że uchwaliliśmy za niską stawkę, ale ta stawka 18 zł została tutaj na tej sali zaakceptowana przez pana burmistrza i została uchwalona na podstawie wyliczeń, że ta kwota, którą otrzymamy ogółem za wpłaty, w ramach wpłat, będzie wystarczająca. I należy podkreślić, że jedynym takim czynnikiem wskazującym na konieczność podjęcia danej uchwały jest fakt, że tych odpadów jest więcej niż zakładano pierwotnie. I to determinuje jakby konieczność podjęcia danej uchwały, a nie niska wysokość stawki. A dlaczego danych odpadów jest więcej? Sama pani kierownik wspomniała na naszej Komisji Infrastruktury, że do Pług, tu do Pszoku, są przyjmowane odpady nie tylko z miasta Hajnówka, bo nie ma systemu, który to monitoruje odpowiednio. Przyjeżdża, oczywiście znowu był przytyk pod moim adresem, że przyjeżdża mieszkaniec Siemianówki, podaje adres Hajnowski i zostawia te gabaryty. No i proszę się nie dziwić, że tutaj cały czas narewka, narewka pod moim adresem. Jak tak może być? I w sumie ja też mówiłem koleżankom i kolegom na posiedzeniu Komisji Infrastruktury, nie skojarzyłem w pierwszym momencie, ale też oddając gruz na Pszok, spotykam pana, znajomego małżonki, mieszkańca Hajnówki, ale on gdzieś tam w rozmowie mówi, że przywozi gruz, który pozyskał, w cudzysłowie, z terenu gminy Hajnówka. Jeżeli my nie możemy tego monitorować, no to my jako mieszkańcy Hajnówki płacimy za odpady, które są dostarczane na Pszok przez innych mieszkańców. I nie może tak być, że tutaj lekką ręką po prostu głosujemy za przyjęciem danej uchwały. Nie, powinniśmy się zastanowić, dlaczego tych odpadów jest więcej. Bo być może, tak jak mówię, ten system odbioru odpadów na Pszok nie jest szczelny. Pani kierownik wspominała o tym, że nie ma porozumień, umów podpisanych dotyczących powierzenia przetwarzania danych. No to jeżeli wie, w czym problem, no to prosiliśmy, aby te umowy zostały podpisane, tak aby dane osób, które złożyły deklaracje śmieciowe w mieście Hajnówka, były do dyspozycji firmy, która przyjmuje odpady. A te dane przecież są w tej dyspozycji, bo wiedzą, że jeżeli ja, no akurat to taki przykład,
nie mam zadeklarowanego kompostownika, a wystawiam bioodpady, to ode mnie nie odbiorą, bo mają możliwość tego sprawdzenia. Czyli to nie jest tak dokładnie, że tu matematycznie doszło do tego, że musimy podnieść finansowanie odpadu. Nie, to nie tylko matematycznie. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Proszę bardzo, pan radny Mieczysław Gmiter. Szanowny panie radny, włożył pan w moje usta słów, których ja nie powiedziałem. Ja nie kwestionuję obniżenia stawek, tylko powiedziałem, że obniżyliśmy stawki dla mieszkańców, a w związku z tym musimy się liczyć, że być może musimy dopłacić do odbioru śmieci. To jest co innego. I jeśli będzie taka jeszcze ewentualna, że trzeba będzie i będziemy mieli możliwość obniżenia stawek, to będę głosował za. I proszę nie wkładać w moje usta, że ja kwestionuję obniżenie. To jest nieprawda. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, pan Jan Chomczuk. Panowie, może zrobimy przerwę i podyskutujecie sobie. Oczywiście moim zamiarem nie było tutaj wypaczenie słów. Być może nie obniżyliśmy, ale urealniliśmy cenę stawki za odpady. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Myślę, że już dyskusja była. Czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos? Przechodzimy do głosowania nad projektem uchwały. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem uchwały w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi? Kto się wstrzymał? Kto jest przeciw? 15 radnych głosowało za przyjęciem uchwały. Jedna osoba się wstrzymała i jest to pan Artur Tumiel. I 3 osoby głosowały przeciw i są to pan Jan Chomczuk, pani Jadwiga Dąbrowska i pani Helena Kuklik. Dziękuję bardzo. Uchwała została przyjęta. Przechodzimy do następnego projektu uchwały. I jest to projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2021 rok. Pani skarbnik Agnieszka Zabrocka wyjaśniała na komisjach. Tych zmian jest dużo. Koniec roku się zbliża, więc myślę, że to jest tym spowodowane, bo trzeba pewne sprawy uregulować, żeby budżet się spinał. Więc myślę, że nie zachodzi potrzeba analizowania tych zmian jeszcze raz. Ale bardzo proszę, jeśli państwo radni mają pytania jeszcze do zmian w budżecie. Proszę bardzo. Nie widzę. W takim razie przechodzimy do głosowania nad projektem uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2021 rok. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem uchwały? Kto się wstrzymał? Kto jest przeciw? 14 radnych głosowało za przyjęciem uchwały. Wstrzymało się 5 osób. Głosów przeciwnych nie było. A wstrzymali się następujący radni: pan Maciej Borkowski, pan Jan Chomczuk, pani Jadwiga Dąbrowska, pani Helena Kuklik, pan Artur Tumiel. Pozostali radni, 14 radnych głosowało za przyjęciem uchwały i uchwała została przyjęta. Przechodzimy do następnego projektu uchwały. Jest to projekt uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej miasta Hajnówka na lata 2021-2030. I jest on związany jak zwykle, jak zawsze ze zmianami w budżecie miasta na 2021 rok. I ten projekt uchwały również był
analizowany na posiedzeniach komisji. Pani skarbnik Agnieszka Zabrocka wyjaśniała, udzielała informacji, pozytywne opinie komisji, wszystkich komisji. Czy państwo radni mają pytania? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania uchwały. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej miasta Hajnówka na lata 2021-2030? Kto się wstrzymał? Kto jest przeciw? Trzynastu radnych głosowało za przyjęciem uchwały. Sześciu radnych się wstrzymało. Głosów przeciw nie było. Wstrzymali się następujący radni. Pan Maciej Borkowski, pan Jan Chomczuk, pani Jadwiga Dąbrowska, pan Mieczysław Gmiter, pani Helena Kuklik i pan Artur Tumiel. Pozostali radni głosowali za przyjęciem uchwały i uchwała została przyjęta. Przechodzimy do następnego projektu uchwały. Jest to uchwała w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami. Wszystkie komisje zaopiniowały pozytywnie. Wyjaśnień udzielała obecna również na dzisiejszej sesji pani Jolanta Stefaniuk, kierownik Zespołu Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Miasta Hajnówka. Czy państwo radni mają pytania do projektu uchwały? Nie widzę. Przystępujemy w takim razie do głosowania. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami? Kto się wstrzymał? Kto jest przeciw? Wszyscy radni obecni na dzisiejszej sesji głosowali za przyjęciem uchwały i uchwała została przyjęta. Przechodzimy. Przerwa. To w takim razie, jeśli jest taka potrzeba, ogłaszam 10 minut przerwy.
Wznawiam obrady 31. sesji Rady Miasta Hajnówka po przerwie. I przechodzimy do kolejnego projektu uchwały. Jest to podpunkt 6.7. Uchwała w sprawie ustalenia wynagrodzenia burmistrza miasta Hajnówka. Projekt uchwały został zgłoszony przez radnych klubu Komitet Wyborczy Wyborców Porozumienie Samorządowe Regionu Puszczy Białowieskiej. Był przedmiotem obrad komisji i Komisja Spraw Społecznych i Polityki Gospodarczej, dwie komisje, zadecydowały, że podejmą decyzję na sesji. Natomiast Komisja Infrastruktury Komunalnej i Samorządu nie zaopiniowała projektu uchwały ze względu na wynik głosowania. W uzasadnieniu tej uchwały czytamy, że ustawa z dnia 17 września 2021 roku o zmianie ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe oraz niektórych innych ustaw, artykuł 11, zmieniła warunki i sposób wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych z wyboru. Niniejsza ustawa wprowadziła maksymalne wynagrodzenie wójta, burmistrza, prezydenta miasta oraz określiła, iż minimalne wynagrodzenie nie może być niższe niż 80% maksymalnego wynagrodzenia określonego dla poszczególnych stanowisk. W związku z tą uchwałą i z tym, że iż obecna wysokość wynagrodzenia nie spełnia wymogów określonych w przepisach ustawy, zachodzi konieczność ustalenia wynagrodzenia burmistrzowi miasta. Natomiast rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 października 2021 roku w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych określa m.in. warunki i sposób wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie wyboru. Określa m.in. składowe i składowe to jest wynagrodzenie zasadnicze, dodatek funkcyjny, dodatek specjalny w kwocie wynoszącej 30% łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego. I czwarty składnik to jest dodatek za wieloletnią pracę, który przy wszystkich wynagrodzeniach jest naliczany. W dniu dzisiejszym radni klubu radnych Porozumienie Samorządowe Regionu Puszczy Białowieskiej złożyli na moje ręce autopoprawkę do projektu uchwały. I bardzo proszę o zaprezentowanie autopoprawki przewodniczącego klubu, pana radnego Janusza Pucha. Proszę bardzo. Dziękuję, pani przewodnicząca. Pani przewodnicząca, Wysoka Rado, Szanowni Państwo. Radni klubu radnych Komitetu Wyborczego Porozumienie Samorządowe Regionu Puszczy Białowieskiej po uwzględnieniu opinii komisji stałych, o czym już pani przewodnicząca wspominała, Rady Miasta Hajnówka i przedstawicieli klubów funkcjonujących w Radzie Miasta Hajnówka zgłaszają autopoprawkę oraz uzupełnienie uzasadnienia do projektu uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia burmistrza miasta Hajnówka ujętej w porządku obrad 31. sesji Rady Miasta Hajnówka. Należy zwrócić uwagę, że w bieżącej kadencji w mieście Hajnówka do projektu uchwały wprowadza się, do projektu uchwały wprowadza się następujące zmiany w paragrafie pierwszym. Paragraf 1. Ustala się wynagrodzenie miesięczne burmistrza miasta Hajnówka pana Jerzego Sieraka od dnia 1 sierpnia 2021 roku w następującej wysokości. Wynagrodzenie zasadnicze 9500. Dodatek funkcyjny w wysokości 300. Dodatek specjalny w wysokości 30% łącznie od wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego wynosi 3780. Są to stawki brutto. Do uzasadnienia uchwały dodaje się następujące uzupełnienie. Mając na uwadze wprowadzone zmiany w przepisach prawa ustawą z dnia 17 września 2021 roku, jak również fakt wprowadzonego rozporządzeniem rządu w 2018 roku 20% obniżenia wynagrodzenia burmistrza
oraz 3-kadencyjne doświadczenie, wiedzę, umiejętność i kompetencje burmistrza miasta Hajnówka pana Jerzego Siraka, należy dokonać zmiany jego wynagrodzenia. Praca burmistrza jest trudna i odpowiedzialna, a obowiązki szerokie. Oprócz pracy w urzędzie ma wiele obowiązków dodatkowych wynikających między innymi z reprezentowania miasta. Należy zwrócić uwagę, że w bieżącej kadencji w mieście Hajnówka udało się zrealizować wiele milionowych inwestycji, mających ogromne znaczenie dla rozwoju miasta i mających wpływ na podniesienie poziomu życia mieszkańców Hajnówki. W okresie 2018-2021 zrealizowano 40 inwestycji na kwotę 36,7 milionów złotych. Na oświatę, szkoły i przedszkola uzyskano z funduszy około 10 milionów złotych. Są to między innymi pozyskanie funduszy norweskich na projekt Nowa Ścieżka Rozwoju Miasta 16 milionów złotych oraz rozpoczęcie realizacji przygotowanej strategii rozwoju miasta z różnych środków, między innymi rewitalizacja skweru imieniem Dmitra Wasilewskiego 1 milion, rewitalizacja infrastruktury do promocji produktów lokalnych, pasaż handlowy, ryneczek 1 milion, budowa nowoczesnego obiektu ośrodka sportu i rekreacji wraz z przebudową dróg i parkingów przy OSIR i rodzinne strefem zabaw przy Hajnowskim Domu Kultury ponad 14 milionów złotych. Przebudowy ulic miejskich, niedużo ich było, około 30, w tym jedno z największych to ulica Reja, 37 milionów. Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych 4 miliony złotych. Utworzenie domu dziennej pomocy około miliona złotych. Rozbudowa i przebudowa przedszkola numer 3 z oddziałami integracyjnymi ponad 3 miliony złotych. Utworzenie żłobka samorządowego około 1,2 miliona złotych. Instalacje fotowoltaiczne na budynkach indywidualnych mieszkańców, a także na budynkach użyteczności publicznej, szkoły, przedszkola, wymiana oświetlenia ulicznego na terenie miasta Hajnówki, wymiana pieców węglowych, około 6,5 miliona. Modernizacja energetyczna szkoły podstawowej nr 2 w Hajnówce, 3 miliony złotych. Budowa ścieżki edukacyjnej Judzianka ponad 400 tysięcy, fontanny w Parku Miejskim i skweru plutonowego Bierwiczonka. Realizacja wielu projektów zwanych miękkich, między innymi w placówkach oświatowych, mających wpływ na podnoszenie jakości kształcenia, między innymi poprzez dodatkowe zajęcia, wyposażenie pracowni, rozwijanie umiejętności i pasji dzieci i młodzieży. Pozyskano około 9 milionów w programie Polski Ład na modernizację kotłowni w mieście Hajnówka, jak również podjęcie działań w celu wybudowania rozprężnie gazu i sieci przesyłowej na terenie miasta Hajnówka. To tylko niektóre przykłady zaangażowania burmistrza miasta Hajnówka, pana Jerzego Sieraka, wraz z zarządzanymi przez niego zasobami kadrowymi Urzędu Miasta i podległych jednostek w pracę na rzecz rozwoju miasta Hajnówka. Radni z Klubu Radnych Komitetu Wyborczego Wyborców Porozumienie Samorządowe Regionu Puszczy Białowieskiej z pełnym przekonaniem przedstawiają wyżej wymienioną zmianę wynagrodzenia burmistrza miasta. W imieniu Klubu Radnych Komitetu Wyborczego Porozumienia Samorządowego Regionu Puszczy Białowieskiej przewodniczący Janusz Puch. Dziękuję Państwu. Dziękuję bardzo. Czy są pytania w sprawie projektu uchwały z przedstawioną autopoprawką? Proszę bardzo, pan radny Maciej Borkowski. Pani Przewodnicząca, Szanowna Rado, Panie Januszu, jako jeden z wnioskodawców, wystawił Pan piękną laurkę Panu Burmistrzowi, tak jakby to była tylko i wyłącznie jego zasługa, ale przypomnijmy, że to, co Pan wymienił,
przed chwilką, to za to pan burmistrz ma płacone ponad 10 tysięcy złotych co miesiąc. To nie jest tak, że robi to społecznie, bo tak to pan ubrał w słowa, ja to tak odebrałem. Szanowni mieszkańcy, pierwotny projekt radnych, którzy złożyli wniosek o zwiększenie uposażenia panu burmistrzowi, opiewał na kwotę 20 130 zł ze wszystkimi dodatkami. Teraz po zmianach, które dzisiaj żeśmy przed sesją dostali, będzie to wynosiło 18 280 zł. Nieznacznie poniżej. Oj, nie bójcie się, wszyscy wiemy, że podaje się kwoty wynagrodzenia w brutto. Mieszkańcy nas słuchają, są świadomi. Uspokójcie się. Również powinien to precyzyjnie. Uspokójcie się, uspokójcie się. I to jest zaledwie 2000 zł mniej. Przytoczył pan tutaj również takie zasługi, jak z czego się śmialiśmy na Komisji Infrastruktury, który jestem członkiem, pozyskanie 16 milionów złotych z funduszy norweskich. Każdy, kto chce, może się z tym zapoznać i dojdzie do prawdy, że w szczególności przysługują te pieniądze, są jak gdyby rozdawane, nie rozdawane, ale tym gminom, które są zapaści społeczno-gospodarczej. My się w takiej zapaści społeczno-gospodarczej znaleźliśmy w świetle raportu Polskiej Akademii Nauk. Dzięki temu pozyskaliśmy między innymi te 16 tysięcy. Czy można za to wystawić laurkę? Uważam, że nie. Dzienny Dom Pomocy Społecznej, panie Januszu, z mojej wiedzy, którą mam, posiadam, wiem, że było to bardzo mocno zabiegane przez ówczesną panią dyrektor, panią Basię Wasiluk. I w mojej ocenie jest to w ogromnej wierze jej zasługa, nie pana burmistrza, pan to ubrał. Jest tego dosyć sporo, nie będę wszystkiego wymieniał. Pan tak poszedł po tych wszystkich punktach, nawet pan o tą nieszczęsną zahaczył fontannę w parku miejskim, która to została zrobiona, drodzy państwo, szanowni mieszkańcy, przed samymi wyborami. Kosztowało to prawie 500 000 zł. Tak, to była kampania, to była kiełbasa wyborcza pana burmistrza, która teraz tutaj wychodzi na światełko jako wielki sukces. Ale o czym zapomnieli wnioskodawcy powiedzieć? O czym, czego zapomnieli wyliczyć? Co stracił przeciętny mieszkaniec naszego miasta przez ostatnie pół roku pod działaniami pana burmistrza? To tak pokrótce państwu powiem. Pierwsze półrocze: podwyżka podatku od nieruchomości, podwyżka za wywóz śmieci, płatna komunikacja miejska, bo w urzędzie, w budżecie miasta nie ma na to pieniędzy. Była darmowa na moment kampanii wyborczej, przypomnę, która się oczywiście skończyła, więc za to mieszkańcy zapłacą. Brak chociażby tych 16 tysięcy, o które tu już były dzisiaj wspomniane, na zabezpieczenie potrzeb stowarzyszeń wspierających sport, czy brak pieniędzy na dzieci. Zawartość glifosatu w organizmie również nie mamy za co przebadać. Czy brak pieniędzy na dofinansowanie żłobka w Lipinach? Szanowni państwo, taki wniosek również został złożony. Dzisiaj mogliśmy się z tym zapoznać. Miesięcznie około 1000 zł. Na te potrzeby lokalnej społeczności pieniędzy nie ma. A tu jak z rękawa, ja tu mówię, że jak z czarodziejskiego kapelusza, jakby królika ktoś wyciągnął, nagle na tą podwyżkę znalazły się pieniądze. Rzekomo ktoś miał odejść na emeryturę, a nie odszedł, od prawa emerytalna i takie tam. Ale jeżeli trzeba było, tak jak dzisiaj żeśmy rozmawiali również o podwyższeniu poborów dla pracowników parku wodnego, to jest wielkie halo, wielki dramat, pieniędzy brak. Pieniędzy również brak, tak jak tu pan burmistrz dzisiaj powiedział, ograniczone ma środki, aby dofinansować podwyżki dla nauczycieli. Ograniczone środki podwyżki dla pracowników parku wodnego. Wszystkim słyszymy, że są ograniczone środki, ale nie słyszymy o ograniczonych środkach, jeżeli chodzi o pana burmistrza. Ja z kolei jestem tutaj wybrany przez mieszkańców, jak państwo również, i mamy im służyć, przypomnę, i nie będę głosował dzisiaj za tą uchwałą, dlatego że z jednej strony sięgamy cały czas do kieszeni podatnika, a z drugiej strony chcemy dołożyć do kieszeni pana burmistrza. Tak to na dzisiaj wygląda. I w niedalekiej przyszłości szykują nam się kolejne podwyżki, nie będę tutaj straszył. Gdyby ten trend był odwrotny, gdybyśmy
nie rozmawiali o podwyżkach, ale o obniżkach, to ja, uwierzcie mi wszyscy, że bardzo chętnie bym dzisiaj za tym zagłosował. Gdyby mieszkańcy miasta mieli jakiekolwiek obniżki, a nie non-stop podwyżki. I jak ja mogę zagłosować wbrew mieszkańcom, do których kieszeni bardzo chętnie się sięga, a do burmistrza kieszeni bardzo chętnie się dodaje. Ja wiem, że to jest taki ukłon opcji rządzącej, która najpierw przyznała sobie podwyżki, to niemałe, od 6 do 9300. Mówiłem to na poprzedniej sesji. Pan burmistrz jakoś dziwnie powiedział, że on o tym nie słyszał, ale ja już rozumiem, dlaczego nie słyszał, bo ta podwyżka dla samorządowców się szykowała po to, żeby niezadowolenie społeczne, jakie wśród samorządowców jest, burmistrzów, prezydentów, trochę uciszyć, to dano tej grupie podwyżki. No drodzy państwo, z jednej strony mówi się, że jest rozdawnictwo, socjalizm i tak dalej, że PiS kupuje sobie wyborców jakimiś tam socjalnymi programami, a z drugiej strony co widzimy, że dzisiaj kupuje sobie samorządowców. I tak się też stanie. Dlatego jeszcze raz powiem, pokrótce reasumując to, co już powiedziałem, jestem tu dla mieszkańców, jeżeli się sięga do ich kieszeni, a do drugiej dokłada, będę głosował przeciw. I moje pytanie jeszcze brzmi do wnioskodawców, co się stanie, jeżeli tej uchwały nie podejmiemy i kto musiałby złożyć zawiadomienie o tym na bezczynność Rady Miasta, czy nie był to sam pokrzywdzony w osobie pana burmistrza, byłoby to groteską, gdyby złożył zawiadomienie na Radę Miasta i czy pan burmistrz, panie wiceprzewodniczący Januszu, może się tej podwyżki zrzec, bo też nie znamy jego odpowiedzi w tej kwestii. Jeżeli się zrzeka, jest to ok, czapka z głów, pochylę się przed panem burmistrzem. Dziękuję uprzejmie, będę głosował przeciw tej uchwale. Dziękuję. Na pytania, które postawił pan radny, czy pani radca chciałaby odpowiedzieć? Pani Marzena. W zakresie, co będzie, gdy nie podejmiemy takiej uchwały? Wracając do pytania radnego, co będzie, jeżeli nie podejmiemy tej uchwały. Cóż, tutaj wnioskodawcy wskazali podstawy prawne do podjęcia tej uchwały i tego właśnie zwiększonego wynagrodzenia z racji wejścia w życie przepisów ustawą 17 września 2021 w sprawie zmiany ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe. I ona wprowadziła taki maksymalny poziom wynagrodzenia i minimalny. I na nie dzień dzisiejszy to pan burmistrz, tak jak tutaj wnioskodawca mówił, nie osiąga tego minimalnego wynagrodzenia. Więc na takie pytanie, co by było, gdyby Rada nie podjęła, no to zawsze by była droga sądowa. Zrzec się wynagrodzenia raczej nikt nie może, zarówno burmistrz, jak i pracownik, bo jest to zakaz w kodeksie pracy. Natomiast niewątpliwie przysługiwałoby roszczenie do Sądu Pracy o wypłatę tego właśnie zagwarantowanego ustawą wynagrodzenia minimalnego. 80%, już ja nie pamiętam, jaka to by była kwota tego maksymalnego w tej chwili, jaka to kwota różnicy. W każdym razie a tutaj wyliczenia są. No dalej już ja tak może nie będę wchodziła w cyfry, bo to chyba nie o to chodzi. W każdym razie ta ustawa, ona weszła w życie z 1 sierpnia 2021 roku, także jakby tutaj wstecz. Stąd w tym projekcie jest, że od 1 sierpnia się przyznaje zwiększone wynagrodzenie burmistrzowi. Natomiast tutaj nie będzie, bo to nie jest skarga, żeby była jakaś skarga na bezczynność, bo to jest po prostu jakby tutaj projekt uchwały związany z uchwalaniem wynagrodzenia, co jest to zagwarantowane przepisami ustaw samorządowych, ponieważ to Rada jest tym, nazwijmy umownie, pracodawcą, który ustala wynagrodzenie burmistrza. I to chyba by było na tyle. Dziękuję bardzo. Czy państwo radni chcieliby jeszcze zabrać głos? Proszę bardzo, pani radna Helena Kuplik.
Szanowni radni, pani przewodnicząca, chciałabym również powiedzieć, że nie będę głosować za podwyższeniem burmistrzowi wynagrodzenia w takiej wysokości. Myślę, że podobnie jak pan Maciej Burkowski, tylko że rozumiem, że pan burmistrz musi dostać podwyżkę minimalną, w kwocie minimalnej. I postaram się uzasadnić. Projekt podwyżki wynagrodzenia burmistrzowi następuje po kilku projektach uchwał podwyższających mieszkańcom opłaty w postaci podatków od nieruchomości. Podwyższyliśmy również w ostatnich miesiącach podwyżki, nastąpiły podwyżki od płatności za odbiór i zagospodarowanie odpadów w posesji zamieszkałych prawie o 1/3 dotychczasowej stawki. Była również próba podwyższenia należności za odbiór odpadów z posesji niezamieszkałych i to w wysokości od 500 do 600%, co bardzo by dotknęło przedsiębiorców, zakłady pracy, ale również mieszkańców, którzy jeszcze nie zasiedlili swojej nieruchomości. Burmistrz przygotował również jeszcze jedną dosyć kontrowersyjną uchwałę wprowadzającą odpłatność za przejazdy komunikacją miejską i do tej uchwały odniosę się przy okazji uzasadnienia do tej uchwały w następnym punkcie. Ale burmistrz dzisiaj powiedział coś takiego, że ja mam jakieś pretensje, to jest rzecz oczywista, z jakichś tam względów jemu. Ja będę prosić go, aby mi to uszczegółowił, żeby nie było żadnych domysłów, bo ja nie znam żadnych takich powodów, dla których mogłabym zgłaszać celowo jakieś problemy. Natomiast w związku z tym, że burmistrz czy ktoś inny może poczytywać, że mam jakieś uprzedzenia, w związku z tym ja odczytam tekst całkowicie od osób, czy być może nawet od samego pana burmistrza, bo ten tekst pochodzi z planu rozwoju instytucjonalnego miasta Hajnówka, czyli dzięki temu planowi otrzymaliśmy właśnie te 16 czy ponad 16 milionów złotych z funduszy norweskich. I cóż znalazło się w tym planie? W tym planie jest kilka zdań zaznaczonych kolorową ramką z wykrzyknikiem, czyli bardzo ważnych. Obraz instytucji na podstawie odpowiedzi udzielonych przez różnych pracowników Urzędu Miasta, nie moim, Urzędu Miasta, wygląda źle. Praca z arkuszami i podczas warsztatów organizowanych przez OECD pokazała, że niewiele uwagi w codziennym wykonywaniu zadań służbowych poświęca się profesjonalizacji usług, dokształcaniu kadr, uproszczeniom, komunikacji wewnętrznej, usprawnieniu obiegu informacji. Na pierwszy rzut oka urząd pracuje dość standardowo. Jednak po bliższym przyjrzeniu się warunkom pracy, sposobowi komunikacji, atmosferze w zespole, sumienności, zaangażowaniu pracowników, chęci wykroczenia poza schematyczne i tradycyjne załatwianie sprawy, można stwierdzić, że sytuacja jest dość krytyczna. Znane są publicznie wypowiedzi burmistrza zachwalające fakt, że Urząd Miasta w Hajnówce jest najtańszym lub jednym z najtańszych urzędów w Polsce. Podobną obserwację zanotowano podczas warsztatów organizowanych przez OECD, podczas których przeprowadzona została samoocena dojrzałości gminy miejskiej Hajnówka. Na podstawie odpowiedzi w formularzu testowym stwierdzony został poziom pierwszy, czyli wstępny, poziom podstawowy dojrzałości instytucjonalnej, który pokrywa się ze stanem faktycznym. To jest stwierdzenie autora, pod którym również podpisał się pan burmistrz, składając ten projekt do dalszej analizy przez komisję, która ostatecznie przyznała, po takim przyznaniu się do takiego zarządzania, przyznała to dofinansowanie z funduszu norweskiego. Także prosiłabym, żeby przynajmniej nie spadł jakiś splendor z tego powodu, że
Burmistrz dostał 16 milionów. Nie, to my, mieszkańcy, dostaliśmy ponad 16 milionów, miało być więcej. Ale również w tym dokumencie pan burmistrz zobowiązuje się, że będzie współpracować ze wszystkimi jednostkami, które podejmują, czy mogą być pomocne podczas podejmowania decyzji, uchwał, projektów. Niestety tak się nie dzieje. Widzimy to przy składaniu budżetu, projektu budżetu na 2020 rok. Pan burmistrz nie ujął żadnego naszego wniosku, który powtarzamy od paru lat. Czyli to oznacza tyle, że ten projekt, plan rozwoju instytucjonalnego ma funkcjonować sobie, a życie sobie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś chciałby zabrać głos? Proszę bardzo, pani radna Jadwiga Dąbrowska. Pani przewodnicząca, koleżanki i koledzy radni. Zrozumiałe jest, że skoro wydane jest rozporządzenie, podwyżka musi nastąpić. Ale wszystko powinno się odbyć w granicach normy i przyzwoitości. Pieniądze publiczne to nie są pieniądze wirtualne, nie są też pieniądze niczyje. To są nasze wspólne, nas wszystkich, podatników. I tak jak już kolega Maciej powiedział, tu hojnie dokładamy, a tam bardzo skutecznie odbieramy. Gdy czytam sprawozdanie z działalności pana burmistrza, nie mogę się oprzeć wrażeniu, że jest to sprawozdanie z działalności referatów. W głównym stopniu za panem burmistrzem stoi sztab ludzi, który pracuje. Proszę zadać sobie pytanie, można to sprawdzić formalnie u pani księgowej, kiedy i w jakiej wysokości pracownicy Urzędu Miasta dostali ostatnie podwyżki. Ręczę wam państwo, że w większości są to podwyżki rzędu 100-200 zł brutto i bardzo rzadko. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej od 2017 roku nie dostał ani żadnej podwyżki, żaden z pracowników. Jeśli wejdziemy oczywiście na oświadczenie majątkowe kadry zarządzającej, to dziwnym trafem wynagrodzenia pana dyrektora i pani wicedyrektor wzrosły znacznie. Czyli zarządzający mają inne potrzeby niż ci, którzy na ten sukces wspólnie pracują. Także zastanówmy się, czy koniecznie od razu tak dużo. Już i tak grupa, że tak powiem, która stanowi większość, zrobiła krok do tyłu, bo troszeczkę obniżyła stawki proponowane. Uważam, że powinniśmy mieścić się w granicach normy i przyzwoitości, uwzględniając standard większości ludzi w naszym mieście, a standard większości ludzi życia nie jest za wysoki. Dziękuję. Dziękuję. Proszę bardzo, czy ktoś chciałby jeszcze zabrać głos? Proszę bardzo, pan radny Maciej Borkowski. Pani przewodnicząca, szanowna rado, ja jeszcze tylko na jedną rzecz mieszkańcom i Radzie Miasta zwrócę uwagę, że akurat podwyżkę dali rządzący, tak, decydenci, tylko że zapomniano z tym, że ta podwyżka pochodzi z budżetu miasta. Oni coś tam sobie na papierze napisali, ale pieniądze znajdziecie wy. Tak to zrobiono. I jeszcze raz do pani prawnik pytanie swoje kieruję, czy jeśli pan burmistrz zachowa się jak człowiek szlachetny, jak trzeba i podwyżki się zrzeknie, nie mówię o uposażeniu, bo pani powiedziała, że nie może się zrzec uposażenia, ja to rozumiem, ale zrzeknie się podwyżki i powie, że za ponad 10 tysięcy złotych to w hajnowskich realiach można przeżyć i że mu wystarczy i że rozumie, że w budżecie miasta brakuje na podstawowe potrzeby,
to czy wówczas Rada Miasta może być podciągnięta do jakiejkolwiek odpowiedzialności za uchylanie się od uchwalenia tej uchwały? I tylko o to pytam, bo jeszcze raz podkreślę, politycy dali podwyżki, ale z budżetu miasta, czyli z naszych pieniędzy. Zapomnieli przyznać jakieś dofinansowanie, chyba tak mi się wydaje. Dlatego pani prawnik, jeszcze raz, czy mógłbym poprosić o taką odpowiedź, czy w momentu zrzeknięcia się nie uposażenia, ale tej podwyżki, może pan burmistrz stać go na to? Akurat koleżanka z Komisji Infrastruktury bardzo na to liczyła podczas komisji. Może się spełni cud. Dziękuję. Dziękuję. Pani prawnik, bardzo proszę. Szanowna Rada, ja już odpowiedziałam na to pytanie przy moim ostatnim wystąpieniu. Ponieważ uchwała dotyczy wynagrodzenia burmistrza, to wynagrodzenie nie można się zrzec, mówiąc krótko. Także tutaj kodeks pracy zawiera normę bezwzględnie obowiązującą. Ale podwyżki wynagrodzenia w tym momencie, jeżeli się ją przyzna, to nikt nie może się, znaczy po prostu jakby tu nie będzie to skuteczne prawnie. To znaczy ta gwarancja tego wynagrodzenia, znaczy ten zakaz rzeczenia się wynagrodzenia nie dotyczy wynagrodzenia jako całego, ale nawet jego części. Więc moim zdaniem nie można się zrzec, jeżeli zostanie ustalone wynagrodzenie w tym zakresie. Dziękuję bardzo. Proszę państwa, czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos? Wśród radnych i nie tylko, bo są, pana burmistrza nie ma, ale są pracownicy. Nie widzę. Przystępujemy w takim razie do głosowania projektu uchwały wraz z autopoprawką wnioskodawcy. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem uchwały wraz z autopoprawką w sprawie ustalenia wynagrodzenia burmistrza miasta Hajnówka? Kto się wstrzymał? Kto jest przeciw? Dwunastu radnych głosowało za przyjęciem. A przepraszam bardzo, jeszcze jedna osoba. Już wszyscy są za przyjęciem uchwały wraz z autopoprawką głosowało 12 radnych, wstrzymało się 2 radnych, przeciw głosowało 5 radnych. Przeciw głosowali pan Maciej Borkowski, pan Jan Chomczuk, pani Jadwiga Dąbrowska, pani Helena Kuklik, pan Artur Tumiel. Wstrzymali się pani Lucyna Lewczuk i pani Małgorzata Zaborna. Uchwała została przyjęta. Dziękuję bardzo i przejdziemy teraz do następnego projektu uchwały. Jest to podpunkt 6.8. Uchwała w sprawie upoważnienia dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hajnówce do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących dodatków mieszkaniowych i zryczałtowanego dodatku energetycznego. Projekt uchwały relacjonował na komisjach pan sekretarz, pan Jarosław Grygoruk. Komisje zaopiniowały pozytywnie. Ja tylko pana burmistrza, opuścił pan burmistrz salę, już jest pan burmistrz, tak? Ja pana burmistrza poprosiłabym o informację, ponieważ radni to przedyskutowali, a taką informację dla mieszkańców, z czym się wiąże podjęcie tej uchwały. Troszeczkę zmian
I myślę, że to jest okazja, żeby powiedzieć naszym mieszkańcom, gdzie można otrzymywać dodatki energetyczne, gdzie dodatki mieszkaniowe w tej chwili będziemy realizowali. Bardzo proszę. Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, ja przede wszystkim pragnę podziękować Wysokiej Radzie za decyzję w sprawie mojego wynagrodzenia i zapewniam, że tak jak do tej pory swoje obowiązki burmistrza i reprezentacji naszej Hajnówki będę wykonywał najlepiej, jak tylko potrafię, jak najlepiej, jak to jest możliwe. Natomiast jeżeli chodzi o tą uchwałę, o której pani przewodnicząca mówi, to proponujemy przeniesienie zadań związanych z wypłatą dodatków mieszkaniowych do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z dwóch powodów. Jeden powód jest taki, że jest to forma pomocy społecznej. W bardzo wielu samorządach w Polsce wypłatą dodatków mieszkaniowych zajmują się ośrodki pomocy społecznej, miejskie czy gminne. A drugi powód jest taki, że pani, która w naszym urzędzie prowadziła dodatki mieszkaniowe, odeszła na emeryturę. Natomiast od 1 stycznia, zgodnie z decyzją rządu, wypłata 500+ zostaje przeniesiona z ośrodków pomocy społecznej do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. W związku z tym przeniesienie tego zadania do ośrodka pomocy społecznej po prostu daje pracę pracownikowi, który wcześniej zajmował się wypłatą dodatków 500+. Dlatego też proszę Wysoką Radę o akceptację przedstawionego projektu uchwały. Jesteśmy przygotowani organizacyjnie do przekazania tego zadania do MOPS-u. Nasz pracownik, który do tej pory te zadania realizował, oczywiście wprowadzi pracowników MOPS-u do tego zagadnienia i pomoże zrealizować to w taki sposób, żeby odbyło się to płynnie i bez większych problemów. Dziękuję bardzo. Czy państwo radni mają pytania dotyczące projektu uchwały? Nie widzę. Przystępujemy w takim razie do głosowania. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem uchwały? Kto się wstrzymał? Kto jest przeciw? Wszyscy radni obecni na dzisiejszej sesji głosowali za przyjęciem uchwały. Uchwała została przyjęta. Przechodzimy do następnego podpunktu. Jest to podpunkt 6.9. Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr 12/90/2019 Rady Miasta Hajnówka z dnia 27 listopada 2019 roku w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym oraz ulg i zwolnień w korzystaniu z usług przewozowych na terenie miasta Hajnówka. Komisje stałe zajmowały się projektem uchwały. Wyjaśnień udzielała pani Marlena Lisowska z Referatu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska. Komisja Infrastruktury Komunalnej i Samorządu i Komisja Polityki Gospodarczej nie zaopiniowały projektu uchwały ze względu na wynik głosowania. Komisja Spraw Społecznych zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. Bardzo proszę pana burmistrza o zabranie głosu i poinformowanie mieszkańców o projekcie uchwały, czego ona dotyczy i z czym ona się wiąże w przyszłości i od kiedy. Proszę bardzo. Pani przewodnicząca, Wysoka Rado, kilka lat temu proponowałem Wysokiej Radzie i Rada to zaakceptowała, aby zrezygnować z opłaty za bilety komunikacji miejskiej w odniesieniu do mieszkańców Hajnówki na podstawie karty mieszkańca. Ale wtedy, kilka lat temu, ta sytuacja ekonomiczna miasta, no od nas to jest też często niezależne, była zupełnie inna niż dzisiaj. A niezależnie od tego, koszty funkcjonowania, utrzymania komunikacji miejskiej dzisiaj są nieporównywalnie wyższe. Dlatego też proponujemy powrót do opłaty za bilety komunikacji miejskiej,
ale też w takiej formie, na takich zasadach, że mieszkańcy Hajnówki z kartą mieszkańca będą za te bilety płacić mniej, po prostu będą korzystali z tej komunikacji tańszej. Ta niższa opłata dotyczy zarówno biletów jednorazowych, jak również biletów kwartalnych czy miesięcznych. Długo się nad tym zastanawialiśmy, rozważaliśmy też sprawę ograniczenia ilości kursów, żeby nie wprowadzać biletów dla mieszkańców, nie wracać do biletowania, ale mieszkańcy też bardzo często dzwonili do mnie, kontaktowali się również z wieloma radnymi. Zwracali uwagę na to, że nie jest to najlepsze rozwiązanie, rezygnacja z części kursów. O wiele rozsądniejsze jest rozważenie możliwości powrotu do biletowania. Dlatego też dzisiaj jest taka propozycja do Wysokiej Rady. Akceptacja tej propozycji ze strony Rady sprawi, że utrzymujemy w przyszłym roku i mam nadzieję, że w kolejnych latach komunikację w takim zakresie, w takiej ilości kursów, jak to ma miejsce dzisiaj, ale też przeanalizujemy to pod kątem pewnego wniosku ze strony pracowników służby zdrowia, żeby w dni wolne, więc w soboty i w niedzielę, zorganizować przynajmniej jeden kurs w godzinach wieczornych po zmianie w szpitalu, żeby panie, panowie mogli po pracy również MPK-iem w sobotę i w niedzielę dojechać do domów. Dlatego też proszę Wysoką Radę o zrozumienie i akceptację przedstawionego projektu uchwały. Dziękuję bardzo. Czy są pytania? Proszę bardzo, pan radny Maciej Borkowski. Pani Przewodnicząca, Szanowna Rado, Panie Burmistrzu. To, co Pan przed chwilą wygłosił, to, co Pan zrobił z tej mównicy, ja to nazwę wprost, są to Himalaje hipokryzmu. I już uzasadniam dlaczego. Punkt wcześniej, jak powiedziałem, z czarodziejskiego kapelusza zostały wyciągnięte pieniądze na podwyżkę dla Pana Burmistrza. Pan burmistrz przychodzi, oczywiście w tej rozmowie nie uczestniczył, łudziłem się jak małe dziecko, że może Pan jednak ma to coś w sobie i się Pan tej podwyżki zrzeknie lub powie Pan, że może ona być na minimalnym stopniu, który decydenci ustawili w ustawie. Tego Pan również nie zrobił, ale staje Pan na tej mównicy i mówi do mieszkańców, którzy za pośrednictwem telewizji kablowej śledzą obrady sesji Rady Miasta, że stan budżetu miasta jest na tyle zły, że musimy powrócić do płatnej komunikacji miejskiej, którą, to przypomnę, Pan zapoczątkował na poczet kampanii wyborczej. Mówi Pan, że budżet jest w złej kondycji, że musimy powrócić do, ale jednocześnie, jeżeli dodaje się do Pana uposażenia pieniądze, to Pan dziękuje. Ja powiem wprost, dziękuję za takiego burmistrza i proszę Radę Miasta o to, aby nie akceptowała po raz kolejny, abyśmy nie sięgali do najbiedniejszych kieszeni naszych mieszkańców, dlatego że komunikacją miejską jeżdżą często osoby starsze do świątyń. Bardzo często, tak jak pan burmistrz wspomniał tutaj o szpitalu, jak również nasze dzieci i pociechy do placówek oświatowych, nie karćmy ich. Niech pan burmistrz poszuka w budżecie miasta tych pieniędzy i niech dalej to przynajmniej to zostanie na takim poziomie, jakim było, czyli zróbmy coś dla mieszkańców miasta. To jest mój apel i jednocześnie będę głosował przeciw tej uchwale. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, pani radna Barbara Laszkiewicz. Pani przewodnicząca, pani burmistrzu, panie i panowie radni. Ja chciałam się zwrócić do pani przewodniczącej o umożliwienie zabrania głosu pracownikowi Urzędu Miasta i przedstawienie naszym mieszkańcom, jakie przysługują im ulgi i zwolnienia, dlatego że bardzo dużo dociera do mnie takich informacji i mieszkańcy nie wiedzą, kiedy im przysługuje ulga i zwolnienie w komunikacji miejskiej, więc bardzo bym prosiła o przedstawienie tego na sesji. Dziękuję. Dziękuję bardzo.
Panie burmistrzu, jest pani Marlena, tak? Bardzo proszę, pani Marleno, o przedstawienie propozycji cen biletów i ulg. Pani przewodnicząca, Wysoka Rado, panie burmistrzu. W projekcie uchwały proponuje się wprowadzenie następujących opłat. Bilety jednorazowe. Bilety jednorazowe normalne dla posiadacza hajnowskiej karty mieszkańca lub karty mieszkańca gminy Hajnówka w wysokości 3 zł. Można bliżej mikrofon, pani Marleno. Bilet jednorazowy ulgowy dla posiadacza karty hajnowskiej karty mieszkańca lub karty mieszkańca gminy Hajnówka 50 zł. Bilety okresowe imienne. Bilet miesięczny normalny na wszystkie linie komunikacyjne 80 zł. Bilet miesięczny ulgowy na wszystkie linie komunikacyjne 40 zł. Bilet miesięczny normalny na wszystkie linie komunikacyjne dla posiadacza hajnowskiej karty mieszkańca lub karty mieszkańca gminy Hajnówka 70 zł. Bilet miesięczny ulgowy dla posiadacza hajnowskiej karty mieszkańca lub karty mieszkańca gminy Hajnówka 35 zł. Bilet 3-miesięczny normalny na wszystkie linie komunikacyjne 160 zł. Bilet 3-miesięczny ulgowy na wszystkie linie komunikacyjne 80 zł. Bilet 3-miesięczny normalny na wszystkie linie komunikacyjne dla posiadacza hajnowskiej karty mieszkańca lub karty mieszkańca gminy Hajnówka 150 zł. Bilet 3-miesięczny ulgowy na wszystkie linie komunikacyjne dla posiadacza hajnowskiej karty mieszkańca lub karty mieszkańca gminy Hajnówka 75 zł. Bilet dekadowy 10-dniowy normalny na wszystkie linie komunikacyjne 30 zł. Bilet dekadowy 10-dniowy ulgowy na wszystkie linie komunikacyjne 20 zł. Bilet dekadowy 10-dniowy normalny na wszystkie linie komunikacyjne dla posiadacza hajnowskiej karty mieszkańca lub karty mieszkańca gminy Hajnówka 20 zł. I bilet dekadowy 10-dniowy normalny na wszystkie linie komunikacyjne dla posiadacza hajnowskiej karty mieszkańca lub karty mieszkańcy gminy Hajnówka 10 zł. Dziękuję bardzo. Jeszcze pani Marleno, jeszcze chciałabym zapytać o ulgi i zwolnienia. O zwolnienia, bo ulgi już dostaliśmy. Proszę. Ulgi i zwolnienia pozostają takie, jak były wprowadzane uchwałą. Tak dla przypomnienia. Proszę. Nie pamięta pani. Mhm. Ale te, które były w poprzedniej uchwale, obowiązują. Tak. Proszę bardzo. Do korzystania z bezpłatnych przejazdów na wszystkich liniach uprawnieni są osoby, które ukończyły 70 rok życia na podstawie dowodu osobistego lub innego dokumentu z fotografią stwierdzającego tożsamość i wiek osoby, osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz osoby całkowicie niezdolne do pracy i niezdolne do samodzielnej egzystencji oraz ich opiekunowie i przewodnicy w trakcie przejazdu na podstawie legitymacji wydanej przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności określającej stopień niepełnosprawności lub na podstawie równoważnego orzeczenia lekarza orzecznika ZUS łącznie z dokumentem z fotografią stwierdzającym tożsamość osoby przez opiekuna lub przewodnika. Należy rozumieć osobę pełnoletnią, a w przypadku przewodnika osoby niewidomej osobę, która ukończyła 13 lat. Osoby niepełnosprawne mające znaczne ograniczenie możliwości samodzielnego poruszania się na podstawie orzeczenia wydanego przez właściwy organ. Dzieci i młodzież z orzeczoną niepełnosprawnością do ukończenia 18 roku życia wraz z opiekunem towarzyszącym w podróży na podstawie ważnej legitymacji osoby niepełnosprawnej lub orzeczenia wydanego przez właściwy organ. Zasłużeni dawcy krwi na podstawie legitymacji zasłużonego honorowego dawcy krwi wydanej przez Zarząd Polskiego Czerwonego Krzyża
pasażerowie w dniach 22 września podczas obchodów Europejskiego Dnia Bez Samochodu i 1 listopada w Dniu Wszystkich Świętych oraz posiadaczy hajnowskiej karty dużej rodziny. Do korzystania z 50% ulgi w przejazdach uprawnieni są emeryci i renciści przed ukończeniem 70 roku życia na podstawie legitymacji emeryta lub legitymacji rencisty i dokumentu z fotografią stwierdzającego tożsamość. Uczniowie i ucząca się młodzież na podstawie legitymacji szkolnej lub legitymacji studenckiej. I to wszystko. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę się nie denerwować. Pierwszy raz pani Marlena występuje. Dziękujemy za informację. Proszę bardzo, czy są jeszcze pytania? Państwo radni mają pytania. Proszę bardzo, pani radna Helena Kuklik. Szanowni radni, panie burmistrzu, pani przewodnicząca. Ja przypomnę tylko, że kiedy podejmowaliśmy poprzednią uchwałę o wprowadzeniu komunikacji bezpłatnej. Tą uchwałę podjęliśmy we wrześniu 2018 roku, a w październiku 2018 roku odbywały się wybory samorządowe i po prostu pan burmistrz w ramach kampanii przedwyborczej zainicjował przewozy bezpłatne i ta kampania trwa do dziś, można powiedzieć, z tym, że przemawia jakby na korzyść pana burmistrza fakt, który ja jako logicznie myślący radny wtedy również tak myślałam, że nie sądziłam, że te koszty przewozów komunikacją miejską w Hajnówce będą tak wysokie. Potwornie wysokie koszty. Być może i burmistrz sądził, że Bóg przejmie, trochę dołoży, trochę w końcu ma takiego sprytnego prezesa, który nie będzie generować kosztów niepotrzebnych. Powiem państwu tyle, że w 2017 roku, czyli w pełnym roku, kiedy działał jeszcze ZKM i kiedy tak bardzo narzekaliśmy na komunikację miejską, to wówczas w 2017 roku koszty za cały rok wyniosły 1 649 000 zł, przy czym autobus, który został zakupiony, kosztował 325 000. Czyli koszty nasze, oprócz zakupionego sprzętu, wynosiły około 1 300 000. Przy czym dochody z biletów to wahały się w granicach około 230 000. 230 000, więc to nie jest aż tak zawrotna kwota jak na rok 2017. Też tak to wtedy przekonywaliśmy, że to jest taka kwota, którą śmiało możemy z budżetu miasta pokryć. Jeżeli teraz zależy nam na takiej kwocie 230 000, to ja jestem po prostu troszeczkę zdegustowana. Bo trzeba przyjąć, że nie pamiętam właśnie jaka wysokość była wówczas biletów, ale myślę, że podobna. 3 zł za bilet normalny, 1,5 zł ulgowy. Jeżeli teraz prowadzimy odpłatność za bilety, czy prowadzimy odpłatne bilety, więc trzeba będzie zorganizować jeszcze dodatkowo osobę, która będzie odpowiedzialna za te bilety. No niewątpliwie pan prezes wykorzysta jeszcze jeden etat pracownika, którego trzeba będzie opłacić, aby zajął się tymi biletami, i kontrolera, który będzie kontrolować te bilety. W związku z tym znowu wygeneruje 2 etaty dodatkowe. A 2 etaty dodatkowe to w przeliczeniu na zarobki w PUK-u to będzie 230 000. Czyli nie wiem, czy opłaca się robić nam takie zamieszanie, bo wszyscy będą mieli z tego
bardzo poważne problemy, dużo kłopotów zbędnych, a te kłopoty będą generowały dalej jakieś opłaty. Chcę wszystkich uświadomić, że my w Hajnówce, posiadając własną komunikację miejską prowadzoną przez pług, dział pług trans, nie za pośrednictwem całkowicie wynajętych obcych spółek, ale właśnie przy pomocy swojej spółki realizujemy te przewozy miejskie i spółka miejska proponuje od 2 lat, nie wiem jak w tym roku, ale w 19 i w 20 roku, stawkę za wozokilometr w wysokości 9,80 zł. Ja sprawdziłam, jakie są stawki w innych miastach. Otóż, słuchajcie, w całej Polsce nie ma takiej stawki. W Krakowie, tak, może przytoczę stawki, jakie obowiązywały w Lublinie w roku 2019, bo do takich dotarłam. Za wozokilometr 6 zł do 6,20. W Krakowie w 2019 roku 8,71 groszy, w 2020 roku 8,77 groszy. W Krakowie firma Mobiles, autobusy przegubowe 18-metrowe 8,55 zł za kilometr. Tyle samo co w 2020. Autobusy standardowe 12-metrowe 7,15 zł za kilometr. W 19 i w 20 roku to samo. Autobusy MIDI 6,19 zł za kilometr, tyle co w 2020 roku. We Wrocławiu to są autobusy, które świadczą usługi przewozowe w komunikacji miejskiej, niedalekobieżnej. We Wrocławiu w 2019 roku jakieś autobusy Solo 7,23, przegubowe 8,85, MIDI 6,69. Gmina Ogrodzieniec, jakaś mniejsza gmina, stawka za wozokilometr 6,25. Natomiast u nas jest stawka 9,80. Nawet w Warszawie, przeanalizowałam jeszcze stawki warszawskie opublikowane w kwietniu 2020 roku. Zakłady, miejskie zakłady autobusowe 9 zł. Arriva Solaris Urbino 7,72. Arriva Otokar Vectra 6,49. Michalczewski 6,88. PKS Grodzisk Mazowiecki 7,45. Oni się po prostu wynajmują dla komunikacji miejskiej. Stąd są opublikowane przez urzędy miast takie stawki. Przewoźnik PKS Polonus, powiat legionowski, stawka 4,59. PKS Grodzisk Mazowiecki 4,69. PKS Grodzisk Mazowiecki 3,59. Być może to są Voyagery ze stawką 3,59. Ale najwyższą stawkę za autobusy przegubowe nawet 9 zł nie osiągnęły stawki w największych polskich miastach. To nie, ja nie zmyślam tego, tylko ja się dziwię, że pan burmistrz przyjmuje taką stawkę za normalną. I jeszcze jak oni chcą więcej pieniędzy, bo na koniec roku się nie wyrabiają, to jeszcze im dokładamy każdą kwotę, którą sobie zażyczą. Także przemyślcie, drodzy państwo, czy naprawdę pług trans powinien z nas generować aż takie koszty. Aha, i przy okazji, panie burmistrzu, ja bym chciała, żeby pan wyjaśnił mi, bo taką aluzję dzisiaj usłyszałam, że ja to z oczywistych powodów jakichś wypowiadam się. Proszę wyjaśnić, bo nie chciałabym, żeby były jakieś aluzje czy domysły, z jakich to oczywistych powodów ja wypowiadam się w ten sposób na temat w sprawie pług czy pług trans. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z państwa radnych chciałby zabrać? Proszę bardzo, pan radny Grzegorz Tomaszuk. Pani przewodnicząca, pani burmistrz, Wysoka Rada.
Chcę zauważyć, że ta uchwała wchodzi w życie w środku zimy. Tu była mowa o szpitalu, prawda? Bardzo dużo pacjentów dojeżdża do szpitala, również pracownicy, 700 osób pracuje w sumie szpitala, korzystają z komunikacji miejskiej. I moja prośba, mój wniosek polega na tym, żeby ta uchwała nie wchodziła w trakcie zimy od 1 stycznia, tylko od 1 kwietnia. Otóż od 1 kwietnia przynajmniej pracownicy będą mieli wybór, bo dużo korzysta na przykład z roweru. Żeby pracownicy nie były zaskoczeni tą sytuacją i tak dalej. A ja osobiście uważam, no jeżeli koszty są wysokie, to boję się ograniczeń w kursowaniu poszczególnych linii. A tutaj burmistrz jakby złożył deklarację, że jeżeli chodzi o szpital, to będzie jeszcze dodatkowa linia, prawda? Bo nawet dwie potrzebne linie, bo jeden autobus musi przywieźć na 19, a drugi jakby odebrać tych pracowników o godzinie 19, którzy pracują po prostu w dni wolne i niedzielę, święta w naszym szpitalu. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy to jest wniosek, panie radny? To jest wniosek formalny do przegłosowania. Proszę bardzo, proszę jeszcze raz sformułować, jeśli mogę prosić. Pan burmistrz jeszcze chciałby zabrać głos. Mój wniosek polega na tym, że aby uchwała zaczęła obowiązywać od 1 kwietnia. Nie od 1 stycznia, tylko od 1 kwietnia. Dziękuję bardzo, dziękuję. Proszę bardzo, pan burmistrz, ponieważ jest wnioskodawcą, więc proszę się ustosunkować do takiego, do złożonego wniosku. Pani przewodnicząca, Wysoka Rada, najpierw ustosunkuję się do wniosku pana radnego Tomaszuka. No, warto to przeanalizować, w związku z tym zgłaszam oficjalnie poprawkę o wejście uchwały w życie nie od 1 stycznia, tylko od 1 kwietnia przyszłego roku. Natomiast ja wiem, że pani radna jest wybitną ekonomistką, już chyba wszyscy już o tym wiemy. Proszę nie porównywać Hajnówki do dużych miast, bo to są rzeczy nieporównywalne. Dlatego też te stawki są takie, jakie są. W tamtym roku była wyższa, na przyszły rok ta stawka jest trochę niższa. Wynika to z prostej przyczyny. Pani przypomniała nam poprzednie lata, 17 czy 16, ale gdybyśmy pozostawili to tak, jak było, to dzisiaj można powiedzieć z całą odpowiedzialnością, że komunikacji by nie było, bo nie byłoby czymś jeździć. Każdy, kto patrzy, jak komunikacja nasza wygląda, jak wyglądała kilka lat temu, to zdaje sobie z tego sprawę, że to musiało kosztować. Dzisiaj mamy ten tabor generalnie wymieniony. Nie jest tak, że to wszystko jest nowe. Ale ten tabor jest w takim stanie technicznym, że bez obaw możemy myśleć o przyszłości. To musiało kosztować. Na przyszły rok ta stawka za wodokilometr jest niższa, jest na poziomie, jak dobrze pamiętam, 8 zł 90 groszy. Także proszę bardzo Wysoką Radę i o zrozumienie i akceptację tego projektu z autopoprawką, że wchodzi ona w życie od 1 kwietnia przyszłego roku. Dziękuję bardzo. Czy ktoś chciałby zabrać głos? Proszę bardzo, pani radna Helena Kuklik. Szanowni radni, pan burmistrz mi zarzuca, że ja przytoczyłam kwoty z dużych miast, więc przytoczę z małych miast. W Bielsku Podlaskim w 2019 roku koszt komunikacji miejskiej wyniósł 1 200 000 zł. Podczas gdy u nas my zapłaciliśmy za koszt komunikacji miejskiej 2 899 000, prawie 3 miliony i uwaga, uwaga, 500 000 jeszcze nie zapłacono. Bo tylko stać nas było, żeby zapłacić za miesiące styczeń, październik. Za listopad i grudzień
kwota 437 tysięcy figurowała jako należności niewymagalne, czyli musiała być pokryta w roku 2020. Natomiast w roku 2020 koszt komunikacji miejskiej w Hajnówce to 2 621 000 i też zobowiązania niewymagalne, czyli za ostatni miesiąc niezapłacone pewno, w wysokości 224 tysiące. Przy czym w Bielsku te kwoty wahają się w granicach 1 200 000 do 1 300 000. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, czy ktoś chciałby zabrać głos? Proszę bardzo, pan radny Marcin Bołtryk i pan Maciej Borkowski. Tak? Panowie, ustalcie, kto pierwszy. Pani Przewodnicząca, Szanowna Rado, Panie Burmistrzu. Pani Przewodnicząca, jeszcze następnie zapytam, czy ten system elektronicznego zgłaszania się do głosu działa, bo kilkukrotnie pstrykałem, ale... Muszę sprawdzić, przepraszam. Może bardzo. To usprawniłoby tutaj prowadzenie sesji. No ja mam przesunięty po prostu do dołu i to się też przesuwa jednocześnie. Ale warto, ale żebyśmy może z tego zaczęli korzystać. Dobrze. Panie Burmistrzu, już mówiłem o Himalajach hipokryzji i odniosę się znowu do tego samego, ponieważ to, co państwo tutaj na tej sali uprawiacie, jest to, no nie wiem, jak to w ogóle nazwać, ale do rzeczy. Wniosek Komisji Spraw Społecznych odnośnie przeznaczenia 15 tysięcy złotych na uposażenie, na podwyższenie uposażenia dla pracowników było wielkim halo, który był już w Urzędzie Miasta od 7 bodajże dni. Nie można było tego zrobić. Dzisiaj wychodzi pan radny Tomaszuk na mównicę z wnioskiem o przesunięcie o 3-4 miesiące tej uchwały i nie ma problemu. Kto kogo robi w konia? Kto kogo robi w konia i jak jesteśmy, jak mieszkańcy jesteście traktowani? Ja rozumiem zależność pana dyrektora od pana burmistrza, który jest w Komisji Spraw Społecznych Szpitala, że się panowie uzupełniacie. Jeden głosuje tu, drugi głosuje tam, ale nie róbcie z ludzi baranów. Taka jest moja prośba. Panie burmistrzu, zgodzę się z tym, co pan powiedział, że tabór rzeczywiście się zmienił, puku. Zmienił się tabór. I te autobusy wyglądają dużo schludniej niż poprzednio. Pani Heleno, ja bardzo panią szanuję, ale nie byłbym tak odważny, jeżeli się mówi o kosztach i o prezesie PUK-u, dlatego że swego czasu próbowałem, może się narażę, podkupować pracowników z PUK-u do Pronaru. I proszę mi uwierzyć, że odmawiano. No odmawiano mi, nie będę tu tego argumentował, przytaczał, ale argumenty mieli silne. Więc w tym momencie no, nie byłbym aż tak i zauważałbym też te pozytywne rzeczy, które się zadziały. Co nie zmienia faktu, że to, że powiedziałem, że jest jak jest, ale panie burmistrzu, może pan jakoś to mieszkańcom wytłumaczy, co pan przed chwilą zrobił z panem radnym Tomaszukiem, bo myślę, że mieszkańcy oglądający sesję zdębieli. 2 godziny wcześniej to było wielkie halo, łącznie ze panią skarbnik, że tutaj się budżet zawali, nie wiadomo co się stanie, a teraz wszystko jest cacy. Może jakoś pan z tego wybrnie i nie róbcie panowie takich sztuczek, taka moja do was prośba. Dziękuję. Dziękuję. Proszę bardzo, pan Marcin Bołtryk. Pani przewodnicząca, panie burmistrzu, szanowni radni, powiedzieć, że jestem zaskoczony, to nic nie powiedzieć. Bo tak naprawdę mogę powtórzyć słowa kolegi Macieja, 15 tysięcy jest problemem. Słyszymy od pana burmistrza, że
musi to skądś musi zabrać, a nagle 3 miesiące kosztów, które są gigantycznie większe, nie ma problemu. Nie ma problemu, może być. A czemu nie od czerwca, albo od lipca, albo od września, bo dzieci dopiero pójdą do szkoły? No, a może w ogóle zrezygnujmy z płacenia, róbmy tak dalej. No nie rozumiem, no, na każdym kroku brakuje, ale później nagle można znaleźć. No. Ja jestem zaskoczony. Ja chciałem zagłosować za wprowadzeniem tej płatnej, ale skoro nas stać, to będę głosował przeciw. Dziękuję. Dziękuję. Czy ktoś chciałby jeszcze zabrać głos? Proszę bardzo, pan radny Adam Czurak. Panie burmistrzu, Wysoka Rado, moje wystąpienie jest jakby takie przemyślane już wcześniej, chociaż tu też wiele ciekawych faktów padło ze strony pani, między innymi radnej Kukik, bo te wyliczenia mają w pewien sposób unaoczniają pewne ekonomiczne aspekty, tylko tak, nie chcę się pastwić nad panem burmistrzem, bo z jednej strony rozumiem, że sytuacja jest niepewna. W następnym roku w związku ze zmianami podatkowymi każdy z nas do 30 tysięcy złotych, a większość powiedzmy, że w jakiś to sposób brutto ma te 30 tysięcy rocznie, nie będzie płacił podatku PIT. W związku z tym nie każdy pewnie wie też, że dwa największe tytuły dochodowe miasta to jest podatek od nieruchomości i udział w podatku PIT, który wynosi około 40% całości zapłaconej przez nas. Więc z jednej strony troska o budżet jak najbardziej, tak? Tylko z drugiej strony celem miasta i jakby takim wektorem polityki jest jakby wektor polityki powinien być prosocjalny. Więc nikt z nas nie miał wątpliwości, że kiedy głosowaliśmy w 2018 tak, roku za bezpłatną komunikacją miejską, że to jest krok do przodu. Każdy też w sumie był za tym, żeby przekazać to zadanie do przedsiębiorstwa usług komunalnych, które jest bardzo dobrze zarządzane i wiele innych uchwał jakby wspierających nasze przedsiębiorstwo, czyli wspólne dobro, podjęliśmy. Tylko tak, w tym momencie powinniśmy być konsekwentni. Powinniśmy zachować ten wektor. Powinniśmy nie wycofywać się z tych bezpłatnych przejazdów. Mimo tego, że koszty są wysokie, to też są też w tym wszystkim inne aspekty. Jeżeli przekazujemy pewien majątek i w innych uchwałach popieramy przedsiębiorstwo usług komunalnych, także powinniśmy się spodziewać, że w pewien sposób ta inwestycja wróci do nas. W tym momencie dyskutujemy o bezpłatnych przejazdach. Przedsiębiorstwo usług komunalnych ma tabor, z którego korzysta komercyjnie. Tak? No, może wynająć autobus w różnych względach. Przedsiębiorstwo dostaje pracowników, których praca też zostanie zoptymalizowana. Może mogą być wykorzystani też przy innych zadaniach. Do tego to, co zostało już poruszone, koszty poboru są bardzo wysokie, tak? Trzeba by było wynająć, jak były dyskusje jeszcze, póki mieliśmy tą naszą własną komunikację płatną, co zrobić, żeby mieszkańcy płacili za bilet. Trzeba było wynająć firmę, być może 4 twarze, nieznajome i tak dalej. To są koszty. I w tym momencie uważam, że powinniśmy zachować bezpłatną komunikację miejską i nie robić tego kroku w tył. Bez względu, w związku z taką, powiedzmy, umową społeczną też z przedsiębiorstwem usług komunalnych, w jaki sposób te koszty można w tym momencie w zmniejszonych działaniach inwestycyjnych czy w inny sposób
pozyskać i takie jest moje zdanie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze głosy państwa radnych? Proszę bardzo, pan radny Grzegorz Tomaszuk. Jeszcze się odniosę do swojej poprawki. To było, nie było poprawka skierowana, prawda, do pana burmistrza, tylko do Wysokiej Rady po prostu. Także natomiast no moje zdanie, argumenty są mocne po prostu. Argumenty są mocne. I zima 1 stycznia. Natomiast jeżeli państwo uważacie, że to powinno wchodzić 1 stycznia, no to bardzo proszę, z czym się nie zgadzam po prostu. Ja się obawiam, że nawet te kilka kursów będzie ograniczony, bo jeżeli przedsiębiorstwo usług komunalnych wystąpiło z wnioskiem, bo to chyba wniosek prezesa PUK-u jest, o prowadzenie tych biletów, no to jeżeli Wysoka Rada nie podejmie żadnej decyzji, no to niektóre kursy, a ja nie chciałbym, żeby do szpitala na przykład kursy były ograniczone. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, pani radna Jadwiga Dąbrowska. Pani przewodnicząca, panie burmistrzu, koleżanki i koledzy radni. Wniosek pana dyrektora należy traktować, jak to już Maciej dzisiaj powiedział, w kategoriach cudów, czyli cuda się zdarzają. Szkoda, że nasz wniosek nie był potraktowany w kategoriach cudów. Ktoś tu do mnie pisze na SMS-a. Skoro burmistrz wycofuje się z obietnic przedwyborczych i darmowych przejazdów, to znaczy, że źle zarządzał. A więc za co ta podwyżka? Dziękuję. Dziękuję. Ogłaszam 5 minut przerwy.
Otwieram obrady 31. sesji Rady Miasta Hajnówka po przerwie. Jesteśmy w podpunkcie 6.9. Projekt uchwały. Czy ktoś z Państwa radnych jeszcze chciałby zabrać głos w sprawie projektu uchwały? Nie widzę. Przystępujemy w takim razie do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 12/90/2019 Rady Miasta Hajnówka z dnia 27 listopada 2019 roku w sprawie cen i opłat za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym oraz ulgi zwolnień w korzystaniu z usług przewozowych na terenie miasta Hajnówka wraz ze zgłoszoną przez pana burmistrza poprawką dotyczącą wejścia uchwały od 1 kwietnia 2022 roku. Kto z Państwa jest za? Kto się wstrzymał? Kto jest przeciw? Za przyjęciem głosowało 8 radnych, wstrzymała się jedna osoba. Przeciw głosowało 10 radnych. I ponieważ tak głosy są, więc przeczytam. Za przyjęciem uchwały głosował radny Sławomir Golonko, radna Aniela Kot, radna Barbara Larszkiewicz, radny Piotr Markiewicz, radna Grażyna Pawluczuk, Walentyna Pietroczuk, radny Janusz Puch i radny Grzegorz Tomaszuk. Przeciw głosowali pan Marcin Bołtryk, pan Maciej Borkowski, pan Jan Chomczuk, pan Adam Czurak, pani Jadwiga Dąbrowska, pan Mieczysław Gmiter, pani Helena Kuklik, pani Ewa Rygorowicz, pan Artur Tumiel, pani Małgorzata Zaborna. Wstrzymała się pani radna Lucyna Lewczuk. W związku z tym uchwała nie została przyjęta. Dziękuję bardzo i przechodzimy do punktu 7. Wnioski i oświadczenia radnych. Bardzo proszę o zgłaszanie wniosków i oświadczeń. Proszę bardzo, pan radny Mieczysław Gmiter. Tak, przypominam, że wnioski, zapytania składamy, interpelacje składamy na piśmie. Mamy do tego przygotowane kartki. Każdy na biurku posiada? Szanowni Państwo, Panie Burmistrzu, uważam, że jeśli chodzi o wynagrodzenia, to również weźmie Panu pod uwagę wynagrodzenia pracowników Urzędu Miasta, pracowników samorządowych, w związku z tym, że ustawodawca też podwyższył stawki wynagrodzeń dla pracowników samorządowych. Tylko to jest taki mój wniosek, żeby przy ewentualnym, bo uważam, że pan to zrobi, planowaniu podwyżek dla pracowników, nie wyszło tak, że pracownik będzie miał podwyżkę do kwoty określonej, aktualnie większej, minimalnej, tylko będzie to podwyżka ponad wyrównanie do kwoty minimalnej. Uważam, że postrzeganie pracy urzędu jest nie tylko, tak przynajmniej mieszkańcy postrzegają, nie tylko z uwagi na kierownictwo urzędu, ale również na wiedzę i fachowość pracowników. A z tego, co się orientuję, większość mieszkańców Hajnówki nie ma zastrzeżeń co do wiedzy i fachowości pracowników urzędu. W związku z tym uważam, że w budżecie na rok 2022 powinno się również zaplanować podwyżki i oni powinni również te podwyżki otrzymać. To jest, dlatego też głosowałem tak, a nie inaczej, z uwagi na to, że uważam, że to będzie powiązane jedno z drugim.
Natomiast chciałbym tutaj jeszcze jedno zdanie powiedzieć na taki temat, żebyśmy nie wyszli z tej sali z przekonaniem, że otóż to w szkole numer 2 poziom nauczania czy też średnia ucznia jest mniejsza, bo akurat tam poziom nauczania, proszę Państwa, z tego co wiem, to rodzice przynoszą do tej szkoły swoje dzieci i również jest to największa szkoła w mieście. Wiadomo, że jeśli jest to największa szkoła w mieście, wtedy średnia, jeśli chodzi o ocenę ucznia, jest inna, w szkole mniejszej. To jest jedna sprawa. No również wiem, że na przykład jeden z uczniów ze szkoły numer 4 od poniedziałku przechodzi do szkoły numer 2, a średnio ma 5,5. Także prawie zbliża się do 6. Także żebyśmy nie wyszli z przekonaniem z tej sali, że otóż to w szkole numer 2, czy poziom nauczania, czy średnia wyników uczniów jest niższa w innych szkołach. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Ja rozumiem, panie Mieczysławie, że pierwszy wniosek na piśmie pan przedstawi. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, pani radna Lucyna Lewczuk. Pani przewodnicząca, pani burmistrzu, szanowni radni. Składam wniosek o doświetlenie szczególnie uczęszczanych przejść dla pieszych w naszym mieście, w tym między innymi przejść na ulicy Armii Krajowej przy szkole podstawowej numer 1, przy pierwszym liceum ogólnokształcącym imienia Marii Skłodowskiej-Curie, przy ulicy Piłsudskiego, chodzi mi o przejście przy Wrotach Lasu, przy ulicy Batorego obok sklepu rybnego w pobliżu Kauflandu, przed skrętem na 11 listopada i przy sklepie PSS oraz przy aptece na ulicy Lipowej. W chwili obecnej przejścia są bardzo słabo oświetlone i w półmroku trudno zauważyć osoby zbliżające się do krawędzi jezdni. Stwarza to bardzo duże niebezpieczeństwo spowodowania wypadku, a tym samym zagraża życiu i zdrowiu zarówno osób pieszych, rowerzystów, jak i kierowców, ponieważ jako użytkownik również pojazdu bardzo muszę się wpatrywać tak naprawdę, żeby zobaczyć, czy ktoś będzie przechodził przez ulicę, czy nie. I te miejsca, które wymieniłam, wydają mi się szczególnie zaciemnione. Być może nie są to też wszystkie miejsca, które wymagałyby doświetlenia, ale te na pewno tak. Jest to moja opinia, ale też nie tylko moja, też innych osób z terenu miasta, które uważają, że naprawdę należy poprawić to doświetlenie, żeby nie było takich niebezpieczeństw. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, pani radna Barbara Laszkiewicz zgłaszała. Pani przewodnicząca, pani burmistrzu, panie i panowie radni. Zwracam się z uprzejmą prośbą o przystosowanie schodów wiaduktu PKP do potrzeb podróżnych. To jest osób podróżujących z bagażem, z małymi dziećmi, z wózkami dziecięcymi oraz osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Nadmieniam, iż schody wiaduktu powinny być tak skonstruowane, aby umożliwiały bezpieczne wejście i zejście oraz bezpieczny wjazd i zjazd w przypadku wózków dziecięcych, inwalidzkich, rowerów i bagażu na kółkach. O ile nasz wiadukt przed remontem posiadał taki wjazd i zjazd przynajmniej na wózki dziecięce, rowery i bagaż, to nowy po remoncie ma zamontowaną tylko jedną szynę umożliwiającą wjazd i zjazd roweru. Nie ma możliwości wywiezienia walizki podróżnej, nie mówiąc już o wózkach dziecięcych czy inwalidzkich. W związku z powyższym proszę o przebudowę schodów wiaduktu PKP w ramach likwidacji barier architektonicznych i technicznych w naszym mieście, co ułatwi życie mieszkańcom, podróżnym i turystom. Nie chcielibyśmy, aby pewna grupa ludzi była dyskryminowana ze względu na utrudnienia w komunikacji. Na ręce pani przewodniczącej chciałam właśnie złożyć ten wniosek w celu nadania biegu. I jeśli chcemy zachęcić naszych turystów do zwiedzania naszego miasta, to nie stwarzajmy tych barier tuż po wyjściu z pociągu, bo drugi raz do nas nie przyjadą. I chciałabym, żeby ludzie z niepełnosprawnościami też się czuli w naszym mieście dobrze, bo oni mają takie same potrzeby, jak i my. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Taki wniosek również swojego czasu składałam. Pan burmistrz zwracał się do PKP, ponieważ jest to wiadukt PKP i niestety, ale odpowiedź była negatywna, jak również zwracał się pan burmistrz do pełnomocnika do spraw osób niepełnosprawnych. Stamtąd z kolei też nie otrzymaliśmy żadnej odpowiedzi, jak sobie przypominam. Ale wniosek jest ponowny, więc myślę, że może coś się zmieniło i odpowiedź może będzie bardziej pozytywna. Proszę bardzo, kto jeszcze z państwa radnych chciałby złożyć wniosek? Proszę bardzo, pani radna Helena Kuklik. Pani przewodnicząca, pani Barbaro, bardzo dobry wniosek. Chcę tylko podpowiedzieć, że u nas wiele projektów się realizuje pod hasłem Hajnówka dostępna i może w końcu jakiś projekt się zrealizuje w tej dziedzinie, bo widziałam, że wojewoda też odmówił nam pomocy w tym zakresie. Ze swojej strony też mam wnioski, raczej zapytanie. Pytała się mnie mieszkanka miasta Hajnówka, dlaczego z przystanków autobusowych znikają kosze na śmieci. Tak. Znikają. Może jeżeli pani tutaj jest odpowiedzialna za tą branżę, może coś wie na ten temat, jeżeli by mogła odpowiedzieć zaraz, a jeżeli nie, to w takim razie na piśmie poproszę. Mam jeszcze pytanie dotyczące Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Poproszę o informację, o sprawozdanie z kontroli w MOPS-ie po zakończonym projekcie Aktywni to My. Proszę udostępnić kopię tego sprawozdania do wglądu radnym. I proszę o informację, na jakim etapie i czy może już też jest informacja, czy jakiś protokół z kontroli drugiego projektu, czy Hej do przodu, prowadzonego przez MOPS. Dziękuję bardzo. Pan radny Janusz Puch chciałby zabrać głos. Pan wiceprzewodniczący. Pani przewodnicząca, Wysoka Rado, panie burmistrzu. Ja chciałem tylko po prostu dla zainteresowanych mieszkańców poinformować, a dotyczy to z likwidacji przejścia dla pieszych na ulicy Lipowej w okolicach skrzyżowania ulicy Rzecznej. Chcę poinformować, że z koleżanką radną Grażyną Pawluczuk złożyliśmy wniosek w tej sprawie i myślę, że zostanie on, że tak powiem, zrealizowany. Była to prośba wielu mieszkańców o wykonanie nowego przejścia czy przywrócenie obecnego ze względu na bezpieczeństwo, bo w tej chwili nie ma przejścia i osoby zmuszone są do przechodzenia po nieoznakowanym ulicy. Zagraża to bezpieczeństwu i dla mieszkańców, dzieci, jak również i kierowcom, którzy kierują pojazdami, bo osoba sobie na pewniaka wchodzi i może trafić pod autobus. To tyle. Dziękuję. I drugi, mam jeszcze taki apel na prośbę mieszkańców naszego miasta. Składam apel do wszystkich mieszkańców miasta Hajnówki, którzy posiadają własne czworonogi, żeby nie wypuszczano na samopas, bo te pieski są dość przyjazne, ale czasami się zdarzają, że atakują małe dzieci, osoby starsze i dzieci boją się chodzić do szkoły właśnie. Dlatego rodzice prosili, żeby z tego miejsca prosić te osoby, które są właścicielami, żeby nie wypuszczali jednak tych zwierząt. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, czy są jeszcze wnioski? Proszę, pani radna Małgorzata Zaborna. Mój wniosek jest typowo świąteczny. Proszę o oświetlenie świąteczne na skrzyżowaniu na rondzie strażników Puszczy Białowieskiej. Popieram.
Proszę bardzo, pani radna Jadwiga Dąbrowska jeszcze chciała złożyć wniosek. Pani przewodnicząca, panie burmistrzu, koleżanki i koledzy radni. Ja występuję w imieniu kilkunastu czytelników z miasta Hajnówki i okolic i zwracam się z wnioskiem, z prośbą o udostępnienie czytelnikom pomieszczeń czytelni w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Hajnówce. Od początku pandemii bowiem pomieszczenia te są nieudostępniane czytelnikom, co budzi niezadowolenie i sprzeciw. Niegospodarnością jest to również niewykorzystywanie licznych tytułów czasopism, które są zamawiane do czytelni. Stojące bezużyteczne komputery też wielu osobom by się przydały do pracy i do kontaktu z bliskimi za granicą. A jak w takiej sytuacji wygląda praca bibliotekarzy z czytelni i pracowników obsługi? Przy zachowaniu reżimu sanitarnego na pewno byłoby możliwe korzystanie z czytelni, o co w imieniu czytelników niniejszym wnoszę. Zadbajmy o to, by instytucja kultury służyła ludziom i kulturze. A na dzień dzisiejszy obserwujemy zmniejszanie się ilości czytelników. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, czy są jeszcze wnioski, oświadczenia radnych? Proszę bardzo, pan radny Maciej Borkowski. Ja znowu mam przesunięty ekran do dołu, więc... Proszę bardzo. Pani przewodnicząca, szanowna rado, panie burmistrzu. Ja chciałem tylko krótko i nieśmiało powiedzieć o tym, co dzisiaj przeczytałem na stronie, znaczy na naszych skrzynkach mailowych odnośnie apelu Polskiego Stowarzyszenia Niezależnych Lekarzy i Naukowców w sprawie natychmiastowego wstrzymania Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19. Jest to bardzo obszerny raport i moje pytanie brzmi, pani przewodnicząca, panie burmistrzu, odnośnie transparentności wiedzy odnośnie szczepień i nieszczepień, tego wszystkiego, jest to apel lekarzy i naukowców, czy istnieje możliwość, aby znalazł się on na stronie internetowej miasta Hajnówka? Jako wolne media, tak, mamy prawo do i ludzie mają prawo wybrać, co jest dla nich dobre. To taki mój wniosek i szanowni państwo, pani przewodnicząca bardzo tutaj upomina nas odnośnie reżimu sanitarnego. Na skrzynkach mailowych mamy bardzo dużo informacji ostatnio, nakazów, zakazów. Przesyłacie nam państwo ciągle coś ze stron rządowych. Ja byłbym bardzo ostrożny, pani przewodnicząca, w tym przytakiwaniu, to przypominaniu radnym odnośnie tego, że muszą założyć te maseczki, bo pytanie, jakie mi się nasuwa, czy pani jest w stanie powiedzieć po 5-6 godzinach siedzenia w tych samych maseczkach, czy żaden proces chorobotwórczy nie zajdzie, co ile czasu powinniśmy je wymieniać i tak dalej. To jeżeli od takiej sprawy czysto lekarskiej, a drugiej, to pani przewodnicząca, jest na to artykuł 116 paragraf 1 kodeksu wykroczeń. Jest to nakazy i zakazy, których należy rzekomo nosić maseczki, a które to na podstawie odpisów, czytam tu swoje wyroki sądów, wyroki sądy mówią inaczej, że jest to niezgodne z prawem, że artykuł 116 paragraf 1 kodeksu wykroczeń, mam 4 wyroki uniewinniające z tego paragrafu, są niezgodne z prawem, ponieważ są przepisem blankietowym. I teraz jest pytanie, skoro pani nam tutaj radnym nakazuje tak mocno noszenie tych maseczek, co się stanie, gdy ktoś tam coś tam, tak? Dlatego ja bym bardzo przestrzegał i nie podrzucajcie nam państwo niesprawdzonych informacji, bo sądy póki co jeszcze są niezawisłe i w swoich wystąpieniach nie będę cytował tutaj, bo to jest oparte i o konstytucję,
mówią wyraźnie, że maseczki są niekonstytucyjne, że nie musimy ich nosić. I dzisiaj mówienie o tym, że radny ma zakładać, no nie wiem, mija się z celem, tak? Od strony prawnej na pewno. Mam też taki apel do panów policjantów, aby tak ochoczo nie wyłapywali ludzi na mieście za brak maseczki, ponieważ no, jak to pokazuje moja historia, jest to niedopięte prawnie, czyli bezprawne, mogę to powiedzieć w swoim imieniu. Mam te wyroki, więc nie boję się o tym mówić. Również inne, jeżeli chodzi o rozporządzenia odnośnie zgromadzeń, też mieliśmy takie zakazy. Państwo do nas, do radnych je przesyłacie, a ja się w sądach, że tak powiem, nie ciągam, ale mam sprawy, które wygrywam i sędziowie mówią, że jest to niekonstytucyjne. Więc co państwo tam podrzucacie Radzie Miasta, należałoby zweryfikować, ponieważ jest to nie do końca z prawdą. Jeszcze raz pytanie, czy apel Niezależnego Stowarzyszenia Lekarzy i Naukowców w sprawie natychmiastowego wstrzymania Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19 jesteśmy w stanie umieścić na naszej stronie internetowej, aby mieszkańcy mieli dostęp do takich również informacji, a nie tylko jednej narracji. Dziękuję uprzejmie. Dziękuję. Panie Macieju, rozumiem, że ma pan to na piśmie. Nie, to nie na piśmie. To moje takie zapytanie jest, bo to wpłynęło do Rady Miasta i czy możemy to umieścić na stronie. Tak? Radni, myślę, że się zapoznali, skoro wpłynęło to. Po to, żeby tak? Mieszkańcy również mogli. Rozumiem. Jeżeli musi być to na piśmie, zaraz będzie. To bardzo proszę. Dziękuję. Czy są jeszcze jakieś pytania? Proszę bardzo, pani radna Aniela Kot. Pani przewodnicząca, szanowni radni, panie burmistrzu. Chciałabym złożyć wniosek o zamontowanie oświetlenia przy bloku numer 170 na ulicy Lipowej. Jest to osiedle Podlasie i nadmieniam, że blok jest w jednej i drugiej współwłasnością Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Komunalnej oraz spółki prywatnej. I na prośbę mieszkańców tego bloku wnoszę właśnie o zamontowanie oświetlenia w formie latarni. W obecnej chwili teren przy wyżej wymienionym bloku i wokół na parkingu nie ma żadnego oświetlenia i stanowi sytuację dyskomfortową w funkcjonowaniu mieszkańców tego bloku, zwłaszcza w godzinach popołudniowych i wieczornych. Drugi wniosek mój dotyczy zamontowania dekoracji świątecznych na rondzie Cyryla i Metodego od ulicy oraz ulicy Lipowej od ronda do szpitala. Chciałam przypomnieć, że wniosek ten już kieruję po raz trzeci z rzędu i do tej pory nie uzyskał akceptacji ze względu na ograniczenia budżetowe. Mam nadzieję, że w tym roku uzyska tę akceptację. I jeszcze mam zapytanie do pana burmistrza w sprawie ponoszenia kosztów transmisji obrad Rady Miasta Hajnówka. To zapytanie kieruję na skutek próśb mieszkańców miasta Hajnówka, którzy nie znają dokładnych zasad, z jakich korzystamy podczas transmisji sesji Rady Miasta. I proszę o udzielenie informacji, ile wynosi minuta transmisji, kto ponosi za to odpowiedzialność kosztów tej relacjonowania. I mieszkańcy dzięki takiej informacji może zrozumieją, iż większość radnych naszego miasta nie wdaje się w różne polemiki, dyskusje, między innymi dlatego, że nie chce ponosić i generować dodatkowych kosztów, które pochodzą z budżetu naszego miasta. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, czy są jeszcze wnioski, oświadczenia? Proszę bardzo, pan radny Adam Czurak, później pan Jan Chomczuk. Na wstępie dwa podziękowania. Jedno dla panów burmistrzów za bardzo sprawne
o sprawną odpowiedź na wniosek mieszkańców ulicy Chopina na zamontowanie progu zwalniającego. Został już zamontowany, dziękuję bardzo, w imieniu mieszkańców. Drugie podziękowanie, że o tym, co mówił pan burmistrz przy okazji informacji o działalności burmistrza, to jest podpisanie umowy w sprawie miejsca promocji produktu lokalnego, czyli w skrócie mówiąc rewitalizacji ryneczku. To było takie drugie podejście do tego projektu. Udało się i to jest bardzo ważne z punktu widzenia i miasta, i osiedla Centrum. Miejsce jest to, niewielokrotnie o tym mówiliśmy na sesji Rady Miasta, miejsce wymaga rewitalizacji, jest potrzebne. Potrzebna zmiana. Przychylam się do wniosku pana radnego Pucha w związku z przejściem dla pieszych na osiedlu Lipowa. Ostatnio zostało zlikwidowane przejście dla pieszych i to bardzo utrudnia ruch w tym miejscu. Myślę, że może spowodować też, oby nie spowodowało żadnych zdarzeń komunikacyjnych. Jest potrzebne przejście w tym miejscu albo w okolicy bezsprzecznie. Jest tam bardzo duży ruch, to przejście było bardzo długo, ludzie są przyzwyczajeni, to jest ciąg komunikacyjny i tak dalej, i tak dalej. Cieszę się, że powstaje pewien ferment w związku z moim wystąpieniem a propos szkół. No bo o to chodzi, że to nie jest tak, że wszystko jest tak samo i powinniśmy pewne wnioski wyciągać. W tym miejscu absolutnie dementuję i potępiam wszelką walkę, hajnówkę na hajnówkę, szkoła na szkołę. Nie o to mi chodziło. O szkole numer dwa wiele razy też słyszałem o pochlebne opinie zadowolonych rodziców. Sam znam nauczycielkę, którą pewnie każdy chciałby mieć w swoim składzie, taka jak jest w szkole numer dwa. Tylko że powinniśmy pewne fakty jakby utrzymać, tak, że szkoła numer 4 jest największą szkołą, bo ma najwięcej dzieci, ma najwięcej oddziałów i powinniśmy w ramach tego, że doceniamy kogo za starania, tak, kogoś, kto się stara i komu wychodzi najlepiej, to jest jakby takie naturalne, powinniśmy docenić taką szkołę również. Dlatego podtrzymuję swój wniosek a propos szkoły numer 4. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Ja tylko przypominam, że jeszcze poprzedniego wniosku nie otrzymaliśmy, pisemnego, pana radnego. Na maila. Wysłany już jest, tak? Aha, dziękuję bardzo. Proszę bardzo, pan radny Jan Chomczuk jeszcze chciał zabrać głos. Proszę bardzo. Pani przewodnicząca, panie burmistrzu, koleżanki, koledzy radni. Też chciałem się odnieść do szkolnictwa i potwierdzić dane Adama. Rzeczywiście szkoła numer 4 ma największą liczbę uczniów, 534, 24 oddziały. SP, szkoła podstawowa numer 2, 455 uczniów, 23 oddziały. W sumie w czwórce mogłoby być więcej oddziałów. Taka moja uwaga. Ale co budzi pewien niepokój i nad tym przeszliśmy w sumie do porządku dziennego, ale też tylko zauważę, bo o tym pochylaliśmy się wcześniej, to, że spada nam liczba dzieci w hajnówce i to wynika również z informacji oświatowej. W 2016 roku mieliśmy prawie 199 urodzeń, w 2020 roku już tylko 147. Ale ja chciałbym tutaj przede wszystkim wygłosić oświadczenie w związku z pewnymi faktami, które się dzieją tutaj niedaleko nas. Chodzi mi o to przede wszystkim, abyśmy poparli naszą mieszkankę, panią Katarzynę Wappa. Pani Katarzyna Wappa jest dziewczyną stąd, dziewczyną z Hajnówki, bohaterką naszych czasów. Pomaga uchodźcom, nie liczą się z konsekwencjami. Nie boi się mówić, że porzucanie ludzi w lesie bez pomocy, gdy na zewnątrz jest chłodno i zimno, jest nieludzkie. Nie boi się mówić o swojej pomocy.
Niestety, nie trzeba było długo czekać, aby z mediów publicznych popłynął hejt na jej osobę. A co zostało przede wszystkim wytknięte? Że promując powszechny spis ludności, zadeklarowała swoją przynależność do mniejszości białoruskiej, do której ja przynależę. Media publiczne ośmieszają Kasię i przez to dają do zrozumienia, że jest przedstawicielką gorszego sortu. Jest odwrotnie. Człowiek okazujący współczucie i niosący pomoc innej osobie zasługuje na szacunek i wsparcie. Z tego miejsca chcę wyrazić szacunek i wsparcie dla pani Kasi i zapewnić ją, że gdy będzie potrzebować pomocy, może na mnie liczyć. Kasia, trzymaj się. Murem za Kasią. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pani radna Barbara Laszkiewicz. Pani przewodnicząca, Wysoka Rado, dzięki wystąpieniu pana Adama Czuraka przypomniałam, że ja również mam podziękować, a swoje podziękowania chciałam skierować na ręce wiceburmistrza Ireneusza Kiedysia. Dziękuję bardzo za pomoc i wsparcie w naprawie ulicy Żabiej. Stokrotne dzięki. Proszę państwa, czy jeszcze są... Czy ktoś z państwa chciałby zabrać jeszcze głos? Proszę bardzo, pan radny Janusz Puch. Pani przewodnicząca, Wysoka Rado, panie burmistrzu, skoro jesteśmy przy podziękowaniach, to również w imieniu mieszkańców ulicy Jaśminowej chcę podziękować za przebudowę tej ulicy. No, w tej chwili mieszkańcy mają swobodny dostęp do swoich posesji i tak jak mówią, mogą suchą nogą przejść do pracy i z pracy do domu. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Nie widzę już żadnych zgłoszeń. Jeszcze tylko zerknę na ekran. Nie ma podniesionych rąk. Przechodzimy do następnego punktu naszych dzisiejszych obrad. Punkt 8. Odpowiedzi na wnioski. Proszę bardzo, panie burmistrzu, o odpowiedzi. I oczywiście będą odpowiedzi udzielone na piśmie, jeśli jest pani zapytanie. Przewodnicząca, Wysoka Rado, panie radny Gmiter, moja informacja o tym, że planujemy w budżecie pieniądze na podwyżki dla pracowników, dotyczy oczywiście również pracowników Urzędu Miejskiego zgodnie z ostatnimi regulacjami rządowymi. Jeżeli chodzi o szkołę numer 2, bo pan też o niej wspominał, trzeba rozumieć i docenić to, że szkoła jest duża i tak jak już wcześniej mówiłem, w szkole są też klasy integracyjne, ta praca jest trochę inna niż w innej szkole i warto o tym zawsze pamiętać i doceniać. Pani Lewczuk, doświetlenie przejść, to potem pan burmistrz Kiedyś się do tego ustosunkuje. Pani Laszkiewicz podnosi temat wiaduktu, pani przewodnicząca mówiła, że już występowaliśmy, powtórzymy swoje wystąpienie do PKP, ponieważ uważam, jest to obowiązek przede wszystkim PKP likwidacji barier, jest to ich infrastruktura. Próbowaliśmy już kilka razy, spróbujemy po raz kolejny. Jeżeli chodzi o kosze przy przystankach, nie wiem czemu ich nie ma, ale powinny być i na pewno będą. Pytanie o kontrolę sprawozdania z realizacji projektu przekażemy do MOPS-u i MOPS udzieli odpowiedzi w tej sprawie. Wystąpimy do Zarządu Dróg Powiatowych, jeżeli chodzi o przejście przy ulicy Lipowej. Wniosek, o którym mówił pan Janusz Puch, jak dobrze pamiętam, pan Czurak. Przeanalizujemy nasze możliwości, jeżeli chodzi o oświetlenie ronda strażników Puszczy Białowieskiej pod kątem tego, co mamy i też możliwości przyłączenia do sieci elektrycznej. Wystąpimy do pani dyrektor Miejskiej Publicznej Biblioteki Publicznej, jakie są możliwości w tych warunkach epidemicznych uruchomienia czytelni. Pani Aniela Kot pyta o oświetlenie ronda przy ulicy Lipowej. Również to przeanalizujemy, ale i w jednym i w drugim przypadku nie mogę obiecać, że zrobimy to w przyszłym roku. Przynajmniej nie mogę odpowiedzieć w tej chwili. Musimy to spokojnie przeanalizować. Możliwości i techniczne, i
możliwości, jeżeli chodzi o sprzęt, który mamy. Pani Aniela pyta o relacje. Tutaj poproszę pana sekretarza, bo on się tym zajmuje. Rozumiem, że intencją pani radnej jest apel do nas wszystkich, żeby nasze wypowiedzi były zwięzłe i krótkie, bo każda minuta kosztuje. Pan Borkowski mówi o umieszczeniu apelu na stronach internetowych. Panie radny Borkowski, niezależnie co ja o tym myślę, jest to program rządowy. Uważam, że administracja samorządowa musi i powinna pracować, współpracować z rządem w zakresie realizacji programu, również programu szczepień, i nie wyrażę zgody na umieszczenie tego apelu na stronach internetowych. Jak wszyscy wiemy, dzisiaj mamy w Polsce grubo ponad 28 tysięcy zachorowań na koronawirusa. No tutaj pan Chomczuk, pani Laszkiewicz, to były raczej bardziej informacje. Także proszę pana burmistrza Kędysza i pana sekretarza o odpowiedź na te dwa pytania. Dziękuję bardzo. Może za chwileczkę, panie radny, tak? Jeszcze pan wiceburmistrz odpowie na pytania. Panie Marcinie, a ja bardzo proszę o zachowanie zasad, o których mówiłam. Tak obowiązują nas. Państwo przewodniczący, szanowna Rado. Tu padło pytanie odnośnie doświetlania przejść dla pieszych. Jako miasto występowaliśmy już, jak dobrze pamiętam, dwukrotnie do programów rządowych o przeznaczenie pieniędzy na doświetlenie przejść, no ale tutaj nie uzyskaliśmy takiego dofinansowania. Na dzień dzisiejszy postanowiliśmy dokupić na razie 10 lamp mocniejszych, takie, które są tu zamontowane, która jest na przykład zamontowana na przejściu dla pieszych na 3 maja przy budynku SDH, i spróbujemy te przejścia doświetlić na tą zimę właśnie w ten sposób, żeby to usprawniło właśnie dla kierowców przejazd na tych przejściach dla pieszych. Dziękuję. Dziękuję bardzo. I bardzo proszę jeszcze pan sekretarz, pan Jarosław Grygoruk. Szanowni Państwo, ja odpowiadając na pytanie pani radnej, chcę powiedzieć, że to jest około ponad 10 zł za minutę. Natomiast ta kwota obejmuje wszelkie składowe, czyli również transkrypcje i różne inne rzeczy związane z tym. Natomiast na piśmie udzielę dokładnej odpowiedzi, czyli z dokładną kwotą, jaka to jest za minutę transmisji sesji. Dziękuję. Dziękuję bardzo. W zasadzie już Państwu radnym głosu nie powinnam udzielać, ponieważ jesteśmy przy punkcie 8. Proszę bardzo, panie Mieczysławie i pani radna jeszcze Małgorzata, tak? Zaborna. Proszę Państwa, jeszcze nie skończyliśmy sesji, tak grzecznie przypomnę. Obowiązują nas zasady epidemiologiczne. Szanowni Państwo, ja mam pytanie do kolegi radnego Chomczuka, bo chciałbym się upewnić, czy to chodzi o tą panią, która mówiła o tym pływaku, imigrancie, który 6 dni pływał po Bugu, jak wyszedł, to do niej przedzwonił, tak? Jak już był na brzegu. Aha, to o to chodzi. Dziękuję. Dziękuję bardzo. I pani radna Małgorzata Zaborna. Pani przewodnicząca, ja tylko uzupełnię, bo jeszcze było pytanie pani Anieli Kot, radnej, że kto za to płaci? Oczywiście z budżetu miasta Hajnówka, czyli wszyscy mieszkańcy miasta Hajnówka. Dziękuję bardzo. Ja jeszcze chciałam nadmienić też do przedmówcy swojego. Program TVN wyemitował program, w którym wypowiada się pani Katarzyna Wappa, opowiada o tym, jak pomaga migrantom na granicy. W ciągu dnia
Jeden z migrantów w ciągu dnia przebywał w lodowatej Wodzie. Ale Pani Małgosiu, w nocy opowiadane są bajki. Ale przecież my wszyscy oglądamy. A może nie wszyscy, ale większość z nas oglądała. Tylko chodzi o to, że są nieprawdy, a później przedstawia, że ona tylko o tym myślała, że ludzie inaczej zrozumieli. No cóż, dziękuję bardzo. Proszę Państwa, dziękuję za dzisiejsze obrady. Dziękuję panu burmistrzowi, wiceburmistrzowi, pracownikom urzędu. Dziękuję Państwu radnym i zamykam obrady 31. sesji Rady Miasta Hajnówka. Oczywiście dziękuję moim współpracownicom, paniom z biura rady za przygotowanie sesji.